Witam Was wszystkich bardzo serdecznie tutaj zgromadzonych na debacie Granice Współdziałania. Jest to debata międzysektorowa i pomysł właściwie na nią narodził się w dosyć specyficznych warunkach. Będąc na granicy polsko-ukraińskiej, na tak zwanym TESCO, pomagając tym uchodźcom w pocie czoła, pomyślałam sobie, jakaś organizacja kiedyś powinna przeprowadzić taką debatę i przeanalizować, co się wydarzyło na tej granicy polsko-ukraińskiej i spróbować może stworzyć właśnie zespół porad, grupę porad tego, co jak powinniśmy organizować tą pomoc, jeżeli nie następnym razem wydarzyłaby się podobna sytuacja. Miejmy nadzieję, że to pozostanie w sferze teoretycznych rozważań, a poza tym niejako jakiś chichot losu spowodował, że ja prowadzę właśnie tą debatę dzisiaj. Nazywam się Julia Bochenek i jestem moderatorką tej debaty z ramienia Fundacji Culture Lab z projektu Mapuj Pomoc. Ta debata jest organizowana w ramach kampanii Otwarte Miasta i Wsie, współpraca i mapowanie dla Ukrainy. Opowiem troszkę więcej później o naszej kampanii, ale dla tych, którzy być może nie kojarzą, czym jest Mapuj Pomoc, to tak pokrótce. Mapuj Pomoc jest projektem, który ma na celu mapowanie miejsc, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać pomoc. Z racji tego, że mamy tak potężną bazę danych, mamy 1700 zmapowanych miejsc zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, nasze narzędzie może być wykorzystywane do niesienia pomocy informacyjnej uchodźcom. Więc tutaj następny filar naszych działań to jest kształcenie pracowników, którzy na co dzień niosą pomoc informacyjną. I właśnie ta kampania Otwarte Miasta i Wsie ma na celu połączenie sektora pozarządowego oraz rządowego, tak aby te sektory współdziałały w ramach niesienia pomocy uchodźcom. I Mapuj Pomoc, powiedzmy, jest tym takim środkiem właśnie niesienia pomocy informacyjnej uchodźcom z Ukrainy i też właśnie narzędziem dla tych pracowników, czy to organizacji rządowych, czy pozarządowych, żeby ta praca była po prostu prostsza, ponieważ zdaję sobie sprawę i myślę, my wszyscy tutaj zebrani, że niesienie pomocy uchodźcom jest aktywnością męczącą psychicznie, bardzo angażującą, więc czemu sobie tego wydarzenia nie ułatwiać na wszelkie możliwe sposoby. Więc wracając już do kwestii samej debaty, o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o wyzwaniu, którego podjęło się polskie społeczeństwo w lutym, właściwie przez parę następnych miesięcy także, ale zaczynając od lutego zeszłego roku, na granicy polsko-ukraińskiej, kiedy przez chwilę większość Polaków i Polek była pracownikami humanitarnymi, niosła pomoc, wysyłała datki na różne organizacje, czy też po prostu przyjeżdżała na granicę i pomagała po prostu swoją siłą, tak, mięśni, dobrym słowem, czy coś takiego, czy innymi typami pomocy. Celem debaty jest refleksja właśnie nad tym, co tam się wydarzyło oraz próba odpowiedzenia na pytanie, co następnym razem, miejmy nadzieję, że zostanie to w sferze teoretycznych rozważań, można zorganizować lepiej. Czyli skupimy się na tym, co poszło, że tak powiem, na granicy dobrze, co dobrze było zorganizowane, ale też przyjrzymy się tym rozwiązaniom, które były mniej doskonałe i spróbujemy w grupie zastanowić się, co można w nich zmienić, aby następnym razem były one lepsze, czy też w ogóle usunąć ten typ rozwiązania, jeżeli chodzi o niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy na granicy. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to wydarzenie, tak jak wspomniałam, jest nagrywane. Planowana forma wydarzenia to panel dyskusyjny z moderatorem i każdy z uczestników, których zaraz poznamy, będzie miało 6 minut na odpowiedź, na odpowiedź na pytania. Niewykorzystany w ramach rundy pytań czas przeznaczony jest na pytania własne oraz rozmowę uczestników. Ja też pewnie będę chętna do zadawania jakichś pytań, jeżeli będzie taka potrzeba. Pytania od publiczności, tutaj zwracam się do Was, będą zadawane na koniec każdej z rund. Można je zapisywać na czacie, najlepiej w formie do kogo
I pytanie, tutaj mamy, tutaj wszyscy są podpisani, więc na przykład jeżeli byłoby pytanie do pana Jakuba Bilskiego, to piszemy do pana Jakuba Bilskiego i pytanie, tak, żeby było wszystko po prostu jasne. I tak, debata ma na celu wyłonienie dobrych praktyk, a nie poszukiwanie winnych, więc wszelkie uwagi o charakterze politycznym, rasowym czy po prostu niekulturalnym skutkują usunięciem z wydarzenia. Poznajmy dzisiejszych uczestników debaty. Witajcie serdecznie, powiedzcie proszę coś o sobie i zacznijmy może od pana Łukasza ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Jakubowski i reprezentuję Stowarzyszenie Nigdy Więcej. No i tak pokrótce o nas, to jesteśmy organizacją, która się specjalizuje w przeciwdziałaniu właśnie rasizmowi, ksenofobii, nietolerancji. Tutaj naszym głównym jakby, głównym naszym działaniem jest wydawanie tak zwanej brunatnej księgi od wielu lat, gdzie opisujemy właśnie zdarzenia na tle rasistowskim, ksenofobicznym. No po wybuchu tej wojny, no to zajęliśmy się też sprawami właśnie uchodźców z Ukrainy, też opublikowaliśmy wiele raportów na temat nienawiści wobec tych obywateli. No i ja osobiście tutaj też jestem współautorem wielu tych raportów, no i też zajmuję się tak jakby też ruchami skrajnie prawicowymi, które właśnie tą jakby te działania takie rasistowskie czy ksenofobiczne reprezentują. To tyle jakby. Okej, bardzo dziękujemy. To teraz przejdziemy do Wojciecha Goreckiego z Fundacji My z Wami. Dzień dobry. Na granicy działaliśmy jako Centrum Pomocy Humanitarnej w Szczecinie, czyli po stronie ukraińskiej przejścia w Medyce. Obecnie jako Fundacja My z Wami pomagaliśmy właśnie po stronie ukraińskiej. Nasze szacunki wskazują, że to było ponad 250 tysięcy uchodźców, którzy jakby przeszli przez nasze centrum. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić, tylko chcę pokazać, z jaką skalą jakby problemu się mierzyliśmy. I też to daje dosyć taką unikatową perspektywę, ponieważ ja tylko jakby gościłem po stronie polskiej, także tak obserwowałem bardziej z boku. Także bardzo się cieszę na debatę. Jest to perspektywa właśnie, ponieważ granica charakteryzuje się tym, że ma dwie strony. Ta perspektywa tego, co się działo na granicy polsko-ukraińskiej po stronie ukraińskiej jest bardzo przemilczana i nieporuszana przez powiedzmy różne podmioty, więc też się cieszymy, Wojtku, że jesteś z nami. I teraz przechodząc do następnej osoby, tutaj uciekła mi oczywiście lista. Zapraszam serdecznie Fundację Freedom Space, tutaj Basię. Basia też, może ja powiem, jest założycielką Fundacji Folkowisko, Fundacji Humanitarnej Folkowisko, ale niech Basia powie więcej o sobie sama. Cześć, Basia Psiuk. Tak, ja od pierwszych dni akurat byłam na granicy. Zaczynaliśmy od budowy Chruszew i wspieraliśmy właśnie kolejki osób, uchodźców, którzy czekali do przejścia w granicy, więc wspieraliśmy ludzi po stronie ukraińskiej. To na trzech przejściach później rozszerzyliśmy się o Dorohusk i Hrebenne, a z czasem poszliśmy trochę bardziej w centralną Ukrainę, wspierania tam punktów recepcyjnych, gdzie znajdowali się uchodźcy, do wysyłania transportu z pomocą humanitarną bardziej na wschód. A w tym momencie jako Freedom Space działamy na rzecz integracji ze sobą ludzi z różnych społeczności. To tak ode mnie. Okej, dobra, bardzo Ci dziękujemy. Super, że jesteś z nami. Teraz będzie przedstawiciel sektora, bez którego w ogóle myślę, że na granicy polsko-ukraińskiej nie odbyłoby się tyle pomocy, tyle tych dobrych, nie chcę powiedzieć dobrych chwil, ale tych dobrych chwil związanych z pomocą, więc chciałabym, żeby tutaj pan Jakub Bilski się przedstawił. Dzień dobry, Jakub Bilski. Ja miałem okazję współorganizować dwa centra dla pomocy dla uchodźców. Najpierw na Lwowskiej w Przemyślu przez półtora tygodnia, na samym początku marca, później przez półtora miesiąca, czyli najdłużej w zasadzie, to była moja działalność w Korczowej. Później byłem wolontariuszem też w Fundacji Folkowisko. Byłem w innej fundacji kierowcą pomocy humanitarnej, pomagałem też na Ukrainie, pomagałem w szpitalach i
No i tyle. Także miałem okazję współpracować z kilkoma różnymi fundacjami i z kilkoma stronami rządowymi, z czego przy współorganizacji dwóch centrów brałem udział na samym początku. Okej, super, że jesteś z nami. Tak, a prywatnie jestem naukowcem, także w ogóle się nie zajmuję taką działalnością. Po prostu przez pół roku pracowałem jako wolontariusz. Okej. Czyli tutaj też naukowa strona, mam nadzieję, zostanie poruszona w debacie, nie zostanie. No, niestety, może następnym razem. Dobrze, to teraz przejdźmy do przedstawicieli miast, ponieważ na naszej debacie też mamy przedstawicieli miast przygranicznych. Zapraszam panią burmistrz Hrubieszowa, panią Martę Majewską. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Przede wszystkim dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu, zaproszenia do tej debaty, bo zawsze takie fora traktuję bardzo pozytywnie w tym kontekście, że mogę poopowiadać właśnie, wiedzieć jak to wyglądało w takim niewielkim mieście jak Hrubieszów, bo skala wielkości i liczby ludzi będzie tutaj istotna w moich dalszych wypowiedziach. Jestem burmistrzem, myślę, że więcej kwestii w zakresie tego, jak to wyglądało, jaka była rola poszczególnych ludzi w późniejszej wypowiedzi, a tymczasem witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tę debatę i też liczę na to, że tutaj biorąc pod uwagę, że samorządowców jest akurat niewielu, bo jesteśmy chyba, tak jak zrozumiałam, tak przedstawiciele Przemyśla i Hrubieszowa. Większość z Państwa jest z organizacji pozarządowych, to wiele tych uwag z Państwa strony myślę, że będzie równie celnych, bo nie zawsze my, jakby patrząc z naszej strony, możemy być obiektywni co do pewnych działań, które zastosowaliśmy, więc myślę, że wiele cennych uwag z Państwa strony jako przedstawicieli organizacji pozarządowych być może też zderzy się z tym, co my powiemy tutaj jakby ze swojej strony. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału. Tak jak wspominałam, nasza debata ma charakter międzysektorowy, ponieważ jako Mapuj Pomoc wierzymy, że bez dialogu podmiotów, które niosą pomoc uchodźcom, ponieważ na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy duża część tych uprawnień, prawda, związanych z niesieniem pomocy spada na samorządy, prawda? Organizacje robią to w ramach różnych grantów i projektów, więc myślę, że dosyć dużą ignorancją byłoby to, gdybyśmy po prostu zaprosili na przykład same organizacje pozarządowe albo same organizacje rządowe i po prostu przeprowadzili tą debatę i dyskusję, że właśnie nie byłoby tego pełnego obrazu. Ale ponieważ mam tendencję do rozgadywania się niestety, na sam koniec zapraszam tutaj zastępcę prezydenta miasta Przemyśl, pana Bogusława Świeżego, do przedstawienia się. Dzień dobry Państwu. Już zostało powiedziane, jaką funkcję piastuję. Tak, jestem wiceprezydentem Przemyśla i od początku byłem zaangażowany wniesienie pomocy uchodźcom i tak naprawdę w rozwiązywanie problemów dotyczących kryzysu. W zasadzie powinienem powiedzieć, że moja rola ograniczała się do tworzenia procedur, natomiast ktoś, kto był w Przemyślu, wiedział, że rola każdego, zarówno prezydenta, jak i wszystkich osób zaangażowanych, polegała na robieniu wszystkiego. Oczywiście byliśmy tym sztabem, który tworzył te wszystkie procedury i to wszystko reagował na wszystkie zagrożenia, ale byliśmy też osobami, które fizycznie ładowały pociągi, które fizycznie pomagały osobom niepełnosprawnym, fizycznie woziły do szpitala osoby potrzebujące. Więc tak naprawdę od początku tego kryzysu i w zasadzie do dziś, bo do dziś jestem głównym koordynatorem punktu recepcyjnego na dworcu w Przemyślu, więc do dziś jestem zaangażowany w tą pomoc i dziś także z perspektywy czasu mogę ocenić, jak to wygląda dziś i jak na dzień dzisiejszy ta pomoc i może być realizowana, ale tak naprawdę co może się zdarzyć w momencie, kiedy sytuacja na Ukrainie mogłaby się zaostrzyć. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że te uwagi będą cenne także dla nas jako samorządowców do tego, aby widzieć z tej drugiej strony to, co może zrobiliśmy źle albo co powinniśmy poprawić, ale też nasze stanowisko tego, w jakiej sytuacji myśmy się znaleźli jako samorządy. Dziękuję. Okej, dobra, czyli w tym momencie już poznaliśmy wszystkich uczestników debaty. Tak jak wspominałam wcześniej, jest to bardzo międzysektorowa debata, dwa sektory, właściwie trzy, bo jeszcze tutaj oczywiście sektor wolontariacki. Więc już przechodząc do pytania pierwszego, na chwilkę ono będzie widoczne, tak abyście się wszyscy mogli z nim oswoić. Jaki typ, sfera działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy była według Państwa najlepiej zorganizowana na granicy?
a jaka najgorzej? I tutaj przechodzimy, zaczynamy od pana Łukasza. Czas start. Tak, to tutaj przede wszystkim chciałem wyrazić podziw, tak, dla wszystkich samorządowców, wolontariuszy, fundacji, które po prostu w tej sytuacji niecodziennej i dosyć dynamicznej, tak, bo to była wojna, trudno było przewidzieć, co stanie się za chwilę, tak, następnego dnia od wybuchu wojny. Więc tutaj te działania i ta koordynacja, jestem pełen podziwu, jak to szybko też zostało zorganizowane przez wiele fundacji, wolontariuszy, samorządowców, którzy przez to po prostu na początku własnymi siłami działali tutaj, pomagali tym uchodźcom, tak, bo to jak wiemy, no, była bardzo duża ilość uchodźców, którzy uciekali z tych terenów objętych właśnie działaniami wojennymi, więc tutaj jest mój podziw i te działania, które później tych fundacji właśnie przy granicy, one jakby rozciągnęły się na cały kraj, tak, bo przez to, że te fundacje widziały, co jest na przykład potrzebne tuż przy granicy, jakie na przykład środki jakieś pomocowe, tak, czy mówimy o jakichś opatrunkach, odzieży, jedzeniu, tak, i to wszystko skoordynowane na całą Polskę, i też jakieś organizacje rządowe, choćby też podmioty, jakieś prywatne przedsiębiorstwa, takie tutaj na przykład te transporty bezpłatne, jeśli chodzi o pociągi, więc no, jestem pełen podziwu i myślę, że tutaj też działania zwykłych ludzi, zwykłych obywateli Polski, myślę, że zdaliśmy tutaj naprawdę egzamin na piątkę. To, co my tak ogólnie jako organizacja Nigdy Więcej możemy powiedzieć z naszego punktu widzenia, to tutaj bym powiedział, że no, wszyscy mówimy o obywatelach Polski, mówię o nas, o organizacjach, że trochę pole daliśmy tym takim skrajnym działaniom, jeśli chodzi o te media, tak? Bo tutaj jakby od wybuchu wojny pojawiało się wiele fake newsów, wiele dezinformacji, tak? I te jakby skrajne ruchy prawicowe czy jakieś organizacje publiczności związani właśnie czy media prawicowe wykorzystywały sprytnie wybuch tej wojny właśnie do nakręcania takiej nagonki antyukraińskiej, która no trwa do dzisiaj niestety. I tutaj bym powiedział, że no pole trochę, wiadomo, że też organizacje, no tutaj oczywiście trzeba brać pod uwagę, że organizacje no pomagały tuż przy granicy, no wiadomo, że trudno też jakby całe to spektrum objąć, bo ważniejsze było tutaj życie tych ludzi, tak, przy tej granicy, no ale wiadomo, że niestety te organizacje prawicowe, które no w dużej mierze no nie prowadziły żadnych działań jakichś pomocowych, tak, no wykorzystały to sprytnie i prowadziły właśnie tutaj tą nagonkę, to co wspominamy wielokrotnie w naszych raportach, czy ostatnio brunatnej księdze właśnie na temat tego, co się działo na przykład Przemyślu, jeśli chodzi o te środowiska kibicowskie, które na bazie tych fake newsów poczuły się zobligowane w cudzysłowie do tego, żeby tam prowadzić jakieś działania, tak, pilnowania porządku, tak, jako że były informacje o tym, że pojawia się jacyś agresywni uchodźcy, tak, że są napaści na kobiety, więc oni poczuli się do tego, że to oni muszą tutaj zaprowadzać porządek. No i też później całe te działania właśnie jak Stop Ukrainizacji Polski, tak, i to niestety na tej fali antyukraińskiej, no, dużo środowisk się wybiło i też jeśli chodzi o takie media jak Real24 czy też media narodowe, oni też tutaj prowadzili te kampanie, więc myślę, że tutaj no to jest ten element, który też wpływa na to, że odbije się, tak, bo też były tutaj badania, że trochę spada jakby ten pozytywny stosunek wobec Ukraińców i to powoduje, że po prostu obywatele Polski będą coraz krytyczniej, coraz mniej jakby pozytywnie patrzeć na tych obywateli, więc tutaj musimy w tym zakresie po prostu działać i przeciwdziałać właśnie temu. Też tutaj Państwu oczywiście wkleję te linki do naszych raportów, żebyście mogli się Państwo zapoznać, zobaczyć w ogóle, jak to wszystko wyglądało, no bo tutaj trudno jest o tym wszystkim opowiedzieć, tak, ale no, tym się zajmujemy już od wybuchu wojny i widzimy, że no i coraz więcej jest tych ataków właśnie na uchodźców, coraz więcej jest tej dezinformacji. I to wszystko będzie też wpływało na pewno na działania wolontariuszy i fundacji, ponieważ też to jest taki element, który tutaj będzie przeszkadzał. No też ja oglądałem nagrania różnych prawicowych publicystów, takich też nieoficjalnych, bo nie mówię o tych dużych mediach, wspomnianych, właśnie te trzy media narodowe, gdzie oni po prostu chodzili przy granicy, chodzili po tych dworcach kolejowych i szukali, że tak powiem, na siłę jakiejś sensacji, tak, wypytywali obywateli Ukrainy, wypytywali tutaj wolontariuszy, tak, zadawali jakieś bardzo nieprzyjemne pytania i szukali sensacji. No oczywiście tutaj ich nie znaleźli, no ale chcieli dowieść, tak, że coś tutaj się dzieje złego, więc jakby no to są te punkty, o których chciałem powiedzieć.
Możesz powiedzieć jeszcze dosłownie dwa zdania, jeżeli masz jakieś myśli. Znaczy, no to tutaj pewnie na drugim pytaniu coś pewnie do jak temu przeciwdziałać, ale tak mówię, no musimy się też, naszym zadaniem też jako organizacji no, pozarządowych i samorządowych, no też jest po prostu wskazywanie tych fake newsów, żeby też one się nie rozlewały, tak, na zwykłych po prostu obywateli, którzy się no, nie interesują tą tematyką. Okej, okay, dobra. Super, że tutaj dodałeś jeszcze jakąś myśl na koniec. Łukasz, bardzo Ci dziękuję. Przechodzimy do Fundacji My z Wami. Wojciechu, zapraszam Ciebie. Dobrze. Ja zacząłbym od tego, że wbrew temu, co często teraz słyszymy, tej wojny nie dało się przewidzieć, to znaczy nie dało się zaplanować. To, czy ona wybuchnie, czy nie, do ostatnich dni przed wojną nie było wiadomo i ja pamiętam doskonale, że wszyscy dziennikarze i publicyści i specjaliści przekonywali, że to się nikomu nie opłaca i to jest straszenie i to się nie wydarzy. Mówię o tym dlatego, że trudno było zaplanować działania i teraz też, jeżeli by podobny kryzys, taki kryzys jak się wydarzył, się już nie powtórzy. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy już wiemy, jak reagować i odrobiliśmy swoją lekcję. Natomiast podobny kryzys może się powtórzyć, jakiś właśnie niezapowiedziany. I to, co moim zdaniem się udało, to było przede wszystkim to, co pomogło w rozwiązaniu tego kryzysu, to była ogromna dobra wola ludzi, ogromne zaangażowanie wolontariuszy organizacji. My jako Centrum Pomocy Humanitarnej zaczęliśmy jako po prostu grupa wolontariuszy, którzy się zebrali i postanowili pomagać. Także ta ogromna energia się wyzwoliła i odpowiedziała na kryzys. Wydaje mi się, tak z roli właśnie obserwatora też tego, co się działo po stronie polskiej, to dobrze zadziałało, ta pomoc dobrze zadziałała w miejscach, gdzie jakby władze pozwoliły, czy w ogóle organizacje działały trochę na początku, może nie wbrew procedurom, ale obok procedur, ponieważ mamy jakieś procedury, nie wiem, wynajmowanie hal, zarządzanie halami tam sportowymi i tak dalej. I te procedury zostały odłożone na bok. Dzięki temu pomoc mogła się zadziać, miała miejsce. I wydaje mi się, że to jest, może to będzie, jakby odpowiem na to w drugim pytaniu, ale to jest jeden ze sposobów na odpowiadanie na takie kryzysy, że po prostu istniejące procedury, które istnieją na czas, powiedzmy, spokojny, taki na normalne dni, te procedury muszą w pewnym momencie zostać jakby unieważnione do czasu wypracowania nowych procedur. Jeszcze jeżeli chodzi o działanie po ukraińskiej stronie granicy, muszę powiedzieć, że udało się bardzo dużo. Właściwie jak jechaliśmy na granicę, nie spodziewałem się, że uda się to, co nam się udało zrobić w Centrum Pomocy Humanitarnej. Dzięki ogromnej pracy wolontariuszy, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy po polskiej stronie, w zaangażowaniu władz po stronie ukraińskiej, generalnie mieliśmy jakby bardzo, bardzo dobre wsparcie. To, co bardzo przeszkadzało, to była sama granica, przejście graniczne i jakby przekraczanie tej granicy. I nawet nie to, że były właśnie procedury, czy jakby służby pograniczne, które przeszkadzały, ale najbardziej przeszkadzała w naszym działaniu niepewność. To znaczy nie było żadnych procedur i nie było wiadomo, co nas czeka, czy czeka nas przejazd przez granicę na przykład busem wyładowanym pomocą humanitarną w ciągu godziny, dwóch, czy czeka nas 5, 6, 8-godzinne stanie na tej granicy. To bardzo dużo kosztowało wszystkich nas, wolontariuszy, kierowców, ponieważ czasami spędzaliśmy jakby całe, ja na przykład robiłem po 3-4 transporty w ciągu doby, jak się udawało, cały czas spędzając w samochodzie. To był ten element jakby tego pomagania, który był najtrudniejszy i najbardziej taki jakby ciężki też do zrozumienia i jakby do poradzenia sobie psychicznie, czyli ta właśnie ta niepewność. Jeszcze to, co bym powiedział, to, co zadziałało, to była taka siatka kontaktów pomiędzy wolontariuszami, ponieważ oficjalne telefony do służb nie działały ze względu na to, że były przeładowane.
i jakby wytworzyło się coś w rodzaju takiego zastępczego systemu, czyli na zasadzie tutaj ja znam takiego wolontariusza, który na przykład jest w Przemyślu, w centrum albo w medyce, zadzwoń do niego, bo do niego się dodzwonisz, a do samego centrum się nie dodzwonisz, bo oficjalny numer jest przeładowany. Więc to też pokazuje, że te oficjalne kanały w takiej sytuacji są niewydolne i to nie jest jakby, tutaj niewiele można by było zrobić, żeby to poprawić. Natomiast wytworzył się taki system równoległy, który bardzo dobrze zadziałał. No i to też pokazuje, co można zrobić lepiej i jak można na przykład reagować w takich sytuacjach kryzysowych. Okej. To rozumiem, że to byłoby wszystko. Super, dziękuję za wypowiedź. Przechodzimy dalej. Fundacja Freedom Space. Basiu, zapraszam Cię bardzo serdecznie. 6 minutek. Ojejku, jaka presja czasu. Dobrze. Przepraszam. Więc ja pewnie nie będę tutaj jakby wyjątkiem. Dla mnie, ja się bardziej skupię na tym, co było najważniejsze. To byli ludzie. Przede wszystkim ludzie, którzy byli, bo na samym początku był to odruch po prostu indywidualnych osób. Ja pamiętam taki moment, kiedy jeszcze gmina, w której działamy, jakby urzędnicy, którzy byli, dostali w ogóle odgórnie zakaz w ogóle angażowania się w cokolwiek. Był taki pewien moment, gdzie wydawało się, że nic się nie dzieje na granicy, nic nie ma, o tym nie mówimy. A pamiętam, że mimo to ludzie personalnie brali wolne w pracy, urlopy, L4, różne, na różne sposoby, żeby móc jako indywidualne jednostki przyjść, pomagać, reagować. I to dla mnie było najważniejsze. To było piękno tego, że tak naprawdę w każdej strukturze naszego państwa, czy to w organizacjach, czy w rządzie, czy w samorządach, mogłabym znaleźć kogoś, kto jako jednostka bardzo mocno przyczynił się do tego, że te działania i ta pomoc w ogóle mogła się odbyć. I to było dla mnie piękne. I większość rzeczy niestety nie wydarzyłaby się, gdyby nie ludzie. Bardzo mi szkoda, że przez ten natłok tego działania, gdzie najważniejsze oczywiście były życie ludzkie, więc nie myślało się o niczym innym, ludzie, którzy pomagali, zapominali o sobie i my, którzy koordynowaliśmy tych ludzi, też zapominaliśmy o nich, sami o sobie zapominaliśmy i przez to nasze zdolności bardzo szybko się wypaliły. Myślę, że moglibyśmy dużo więcej zdziałać, dużo lepiej, gdybyśmy siebie doceniali, gdybyśmy dbali o siebie. Więc to był taki aspekt, którego mi mocno zabrakło, ale to pewnie o tym jeszcze później przy tym drugim pytaniu. A z takich ciężkich rzeczy na samym początku, to ciężka była dla mnie dezinformacja. Brak informacji, brak wiedzy i tak jak właśnie na granicy. I jedziesz z dostawą, nie wiesz, czy ją przekroczysz, nie wiesz, na kogo trafisz. Może ktoś będzie mieć jakiś problem, za chwilę znowu cię cofną. Dojeżdżasz na drugą stronę granicy, nie wiesz, co zastaniesz, nie masz jak się do tego dowiedzieć, nie wiesz, z kim się spotkasz, co tam będzie. Wracasz po rzeczy, wracasz z powrotem za godzinę, dwie, tam już jest całkowicie inna sytuacja, inni ludzie dojeżdżają, inaczej to wygląda, inne potrzeby są. I my nawet między tym przejazdem przez granicę, gdzie nasz punkt był dosłownie 2 kilometry od granicy, gdzie czekali ludzie i zajmowało nam to tak średnio godzinę do dwóch, zależnie od sytuacji na przejściu granicznym, my nie byliśmy w stanie mieć kompletnych informacji, co tam jest potrzebne, a jak jeszcze to przekazywać innym osobom, które na przykład przysyłają pomoc z drugiego końca Polski. To jakby brak tych procedur, brak kontaktu, my wszystko musieliśmy tworzyć sami. Później, kiedy szliśmy głębiej w Ukrainie, sami musieliśmy stworzyć sieć zaufanych organizacji, zaufanych podmiotów, do których możemy wysyłać rzeczy, żeby mieć pewność, że one trafią do tego, kogo mają trafić. I pamiętam, że nawet próbowaliśmy się kontaktować z jednostkami, które mogłyby nam w tym pomóc, ale były przeładowane. I dużo tej niewiedzy w różnych aspektach i medialnym, tak jak Łukasz wspomniał, i tutaj na granicy w procedurach. Dla mnie to był najtrudniejszy orzech do zgryzienia w tym wszystkim i bardzo utrudniał efektywną pracę i jeszcze lepsze pomaganie. Ale i tak jestem jakby dumna z wszystkich ludzi, bo jakby poszczególne jednostki w tych molochach, strukturach, które pracują czasami tygodniami, żeby odpowiedzieć na jedno pytanie. Jakby same osoby pracujące na danej stanowisku robiły naprawdę wszystko, co mogły, żeby tylko ułatwić tą pomoc, więc chyba tyle ode mnie.
Ja bardziej jestem taka, lubię odpowiadać na pytania, więc jak będziecie mieć, to z przyjemnością odpowiem. Okej, tak jak mówię, mam nadzieję, że bo tutaj zostaną dotknięte pewne kwestie, myślę, mimo wszystko bardzo ogólnie, więc mam nadzieję, że w czasie pytań będzie jakaś bardziej szczegółowa dyskusja. Tymczasem przechodzimy do pana Jakuba Bilskiego z grupy, jakby przedstawiciel tutaj głosu wolontariuszy. A no Kuba, zapraszam cię. Okej, tak, no niestety jestem tylko jeden, a wolontariuszy było mnóstwo na granicy. Jesteś przedstawicielem. Najbardziej nie jestem żadnym przedstawicielem. Najbardziej zgadzam się z całą wypowiedzią tutaj Wojtka Góreckiego, który widać, że też był po prostu wolontariuszem w tym czasie na granicy i miałem praktycznie identyczne spostrzeżenia co do tego, jak rzeczy funkcjonowały, czyli problemem było na przykład ze strony wolontariuszy, może zacznę od problemów w takim razie, a później te pozytywy, to, że ci ludzie, tak, którzy się tam zjawili, wolontariusze, to byli ludzie najczęściej, że tak powiem, nienormalni, tak, to znaczy nie tacy, ponieważ normalni byli w domu, tak, nie przyjechało pół Polski na granicę, tylko ułamek ludzi. Było bardzo dużo ludzi z zagranicy, tak? Ludzie, którzy mogli sobie pozwolić na to, żeby tam być, też musieli mieć czas, tak? Bardzo dużo ludzi pomagało, ale na przykład wpłacając datki, czy zbierając pomoc humanitarną tam, gdzie mieszkają, tak? Więc to byli albo bezrobotni, ludzie wolnych zawodów, tudzież jacyś menadżerowie, tak? Bardzo dziwne zbiorowisko przeróżnych ludzi. Było często tak, że przedstawiciele jakiejś organizacji, tak, to co Basia na przykład wspomniała, przez pewnie przepracowanie, tutaj był jakiś czasami problem w komunikacji. Był problem w komunikacji niejednokrotnie też podobny z przedstawicielami władz, tak, a wolontariuszami. Był problem tam, gdzie szczególnie władza na przykład zamiast czerpać z tych zasobów, które się zjawiły na granicy, blokowała inicjatywy. Tu akurat nie ma. A tu akurat są przedstawiciele tych organizacji i czy miejsc, w których byłem, które wypadły koniec końców najlepiej, mogę ocenić, czy Fundacja Folkowisko, czy właśnie Miasto Przemyśl, gdzie te rzeczy były najlepiej zorganizowane, ale na przykład na Korczowej tak nie było, tam było bardzo dużo problemów i praktycznie większość pracy, tak, bardzo dużo pracy wolontariuszy to była walka z niechęcią, z nieprzychylnością na przykład władzy. Która jakby, której trzeba było podlegać. Jeżeli chodzi o pozytywy, no to przede wszystkim małe organizacje i organizacje, które powstały tam jakby w tym momencie oddolnie z wolontariuszy, tak jak na przykład Wojtek teraz ma organizację, tak? Na pewno jest więcej takich małych organizacji, czy wszystko, co się rozwinęło wokół Folkowiska, tak? Która oryginalnie nie była taką fundacją, tylko organizatorem festiwali. Więc to było niesamowite, to było na pewno najlepiej, fantastycznie zrobione. Bardzo jestem zadowolony z tego, jak zareagowało miasto Przemyśl. Myślę, że tutaj można było wiele innych jakby organizacji samorządowych powinno brać przykład z tego, jak to tam działało, ponieważ tam rzeczywiście było widać, że przedstawiciele władzy się jakby z sercem angażują tam. Niezależnie od tego, że nieraz dochodziło do jakichś konfliktów, to w porównaniu naprawdę do innych miejsc należy brać przykład i warto by faktycznie wyciągnąć wnioski z tego, gdzie te rzeczy były najlepiej zorganizowane, a gdzie najgorzej. Na przykład nie było bardzo nieobecne, były duże organizacje, które jakby z nazwy są znane z tego, żeby pomagać, to tutaj brakowało i też było widać, ich pomoc była nieporównywalnie mniejsza niż tych małych organizacji. Wspomniałbym jeszcze o przedstawicielach wojska. Wojska Obrony Terytorialnej, z nimi się fantastycznie współpracowało w każdym miejscu w ogóle i tutaj to mnie bardzo zdziwiło, tak, bo przy czymkolwiek, tak, nie brałem udziału, jeżeli byli tam wojskowi, naprawdę z nimi współpraca była niesamowita, bardzo mnie to zdziwiło, tak, bo na przykład z urzędnikami było raz tak, a z wojskowymi zawsze ci ludzie starali się zrobić jak najwięcej, tak, nie wiem, nie brzydzili się jakąś pracą, nie brzydzili się ludźmi do takiej sytuacji, na przykład miałem okazję takie sytuacje też obserwować, tak? Niektórzy urzędnicy, którzy byli w niektórych miejscach, po prostu no, nie powinni się tam znaleźć w tych miejscach zdecydowanie, a tym bardziej nie jako osoby, które były oddelegowane do zarządzania tymi miejscami. Natomiast
nie było tak z żadnym przedstawicielem wojsk terytorialnych, więc tutaj też duże brawa, w sensie, że naprawdę ta jakby faktycznie się spisała ta organizacja. Co ja tu jeszcze zapisałem? Nie wiem, może jeżeli będą jakieś pytania jeszcze, to wtedy coś dodam. Tak, bardzo dużo już Wojtek wcześniej powiedział, jeżeli chodzi o takie spojrzenie wolontariackie. Okej, dobra, no to tutaj jeszcze damy wypowiedź kopii w klej Wojtka, jeżeli chodzi o twoje zdanie, tak rozumiem. A więc teraz przejdźmy do przedstawicieli miast i zacznijmy od pani burmistrz Hrubieszowa, panią Martę Majewską. Zacznijmy od pani Marty Majewskiej, tak się mówi po polsku. Dobrze, zapraszam. Dziękuję. Nie wiem, nie jestem gadułą, więc jak się rozpędzę w tych 6 minutach, to proszę mnie hamować, bo mam też tę tendencję. Tutaj też gaduła, także spokojnie, ja będę moderować. Tym bardziej, że to jest taki temat, który myślę, że i pan prezydent tutaj i każdy z państwa mógłby ze swojej perspektywy mówić. Ja też cieszę się, że w sumie państwo zaczęliście pierwsi, jeśli chodzi o kwestie organizacji pozarządowych. Ja sobie zdążyłam w międzyczasie pewne rzeczy tylko sygnalitycznie też zanotować i jakby pokazać naszą stronę, tą samorządową, tego odnośnie tego, co państwo powiedzieli. Więc tak z pewnością chciałam powiedzieć jedną rzecz i wiem, myślę, że pan prezydent pewnie też się ze mną zgodzi w tym zakresie, że ja będę miała nieco inny mimo wszystko ogląd sytuacji w stosunku do Przemyśla, bo to zależne jest od naszej lokalizacji, to po pierwsze, a po drugie zależne też jest od skali, bo my w perspektywie Hrubieszowa i tego, co się zadziało w Hrubieszowie, jeśli chodzi o liczbę ludzi, zarówno osób, które przez punkt recepcyjny, za chwilę szybciutko o tym powiem, i o specyfice tego miejsca, bo to też będzie bardzo istotne, ale też i przez wzgląd na liczbę ludności samego miasta, funkcjonujących organizacji pozarządowych, funkcjonujących instytucji i różnego rodzaju służb, to tutaj się też różnimy. Przemyśl jest większym miastem i wiele tych rzeczy zostało troszkę inaczej zorganizowanych. Myślę, że tutaj pan prezydent te różnice też pokaże. Więc zacznę od tego, że logistyka tego miejsca była bardzo istotna. Hrubieszów jest takim pierwszym miastem na granicy tutaj ukraińskiej, w tej części granicy, mamy, do którego mieszkańcy Ukrainy docierali. Pierwotnie była taka sytuacja, że punkty recepcyjne były jakby decyzjami rządowymi usytuowane w małych miejscowościach wiejskich, na przykład w Dołhobyczowie, tutaj też, gdzie jest przejście graniczne, i w innych miejscach, w małych miejscowościach wiejskich niedalekiej okolicy Dołhobyczowa, jak i Zosina, bo tu mamy w naszym przypadku dwa przejścia, Dołhobyczów i Zosin. Miasto jakby było brane pod uwagę w późniejszym etapie, co w późniejszym czasie też, i nie mówię tego w kategoriach oceny, broń Boże, tylko tutaj uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach na poziomie samorządowym, samorząd, rząd. To też gdzieś tam później wybrzmiało, że faktycznie w pierwszej kolejności były wzięte miasta, bo każdy człowiek, który przekroczył granicę, a przynajmniej większość ludzi, którzy w dzisiejszej dobie dostępu do komunikacji, do mediów, do internetu, no zawsze w pierwszej kolejności patrzył na miejsce, czyli miasto, gdzie mógł znaleźć pewnie potencjalnie większy zakres pomocy, może tak, czy też jakąś taką większą logistykę. Więc mówię też o tym dlatego, że my punkt recepcyjny, zanim stał się recepcyjnym, utworzyliśmy sami. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że w dniu, kiedy dostaliśmy wszyscy informację o tym, że wojna wybuchła, jakby sami mieliśmy świadomość, że tak naprawdę lada chwila pewnie do nas dotrą ludzie. W ogóle nie mieliśmy świadomości, w jakiej skali to przerosło nasze późniejsze oczekiwania, myślę, że wszystkich. Ale zaczęło się od tego, że po przyjściu do pracy wcześniej rano, to właśnie z urzędnikami Urzędu Miasta naszego i kilkoma osobami z innych jednostek organizacyjnych, konkretnie z Ośrodka Sportu i Rekreacji, który w naszej ocenie w tamtym momencie już był potencjalnym miejscem, gdzie ludzi będziemy przyjmować, jeśli zajdzie taka potrzeba,
właśnie urzędnicy w pierwszej kolejności miejsce. Jakby podjęliśmy wspólnie decyzję o tym, że działamy w ten sposób, że otwieramy punkt informacyjny. Tak się stało. W późniejszym czasie punkt informacyjny został przekształcony decyzją wojewody w punkt recepcyjny. Istotą punktów recepcyjnych było to, że mieliśmy przyjąć do siebie ludzi dosłownie według wytycznych na chwilę, na godzinę, dwie, dobę najdalej, zaopiekować się jakby i dać pierwszą pomoc, nakarmić, dać miejsce do tego, żeby ludzie mogli się odświeżyć, chwilę wypocząć, wykąpać i zorganizować, bo to też również jakby na nas spoczywało, przejazd do innego miejsca, gdzie te osoby miały mieć miejsce stałego zakwaterowania już dłuższe. Także istotą punktów recepcyjnych była taka krótka czasowość tej opieki. Taką dostaliśmy jakby informację na samym początku. W pierwszych godzinach już po wybuchu wiedzieliśmy o tym, że z tym punktem się jednak staniemy i będziemy przekształceni w ten punkt recepcyjny. I taka była nasza rola. Mieliśmy, dosłownie do tego się to sprowadzało, że mieliśmy informację, że mamy tylko zabezpieczyć dosłownie suchy prowiant dla tych osób na miejscu i tyle. I to była taka pierwsza informacja, więc zaznaczam, że żadnych procedur, o czym też Państwo wszyscy wiecie, bo tak jak Państwo nie mieli różnych procedur, my ich też nie dostaliśmy. Polecenie, tak? Ostatnie słowo. Ja nawet nie powiedziałam jednego zdania do tego, co chciałam. To było zderzenie dla wszystkich. Było zderzenie światów, mieszkańców, NGO-sów, świata urzędowego i rządowego. Więc wszyscy zderzyliśmy się i na bieżąco rozpoczęliśmy jakby tworzenie tego wszystkiego, co się działo. Stąd też pewnie wiele problemów, być może jakichś barier, bo my jako miasto, jako ludzie, jako też urzędnicy w wielu kwestiach, w pewnym momencie mieliśmy cały czas z tyłu głowy to, że pewne rzeczy możemy robić, a pewne grożą nam pewnymi konsekwencjami. Oczywiście odkładaliśmy to w wielu przypadkach. Na szczęście tutaj mieliśmy dobrą współpracę, zarówno pomiędzy sobą, samorządami, bo to było bardzo istotne. Między mieszkańcami to w ogóle nie ma o czym mówić, bo tu tylko pierwsze fanfary zawsze dla mieszkańców. Z NGO-sami oczywiście, ale również na poziomie rządowym to zrozumienie było, więc wiele kwestii udało się po prostu na bieżąco rozwiązywać. I tutaj kropka. Przepraszam. Jasne, rozumiem. Myślę, że będzie okazja w przypadku pytań może na jakieś dalsze rozwiązanie. Tak. Też myślę, że będzie okazja właśnie do poruszenia tych wszystkich kwestii później w ramach pytań. Więc tak, ostatni prelegent to będzie tutaj pan zastępca prezydenta miasta Przemyśl, więc zapraszam, tutaj 6 minutek. Chciałbym powiedzieć, że wszystko było dobrze i wszystko działało dobrze. Niestety wszyscy mamy doświadczenia, że zmierzyliśmy się trochę ze ścianą. Ze ścianą tego, że po pierwsze nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, nie miał świadomości, że w XXI wieku tak blisko nas w środku Europy może wybuchnąć wojna. Jakby w żaden sposób nie byliśmy do tego przygotowani. W żaden sposób nie istniały instrukcje. Nawet jak istniały, to samorządy tych instrukcji nie posiadały. Co w tej sytuacji zrobić? Przemyśl o tyle był specyficzny, że 12 kilometrów od miasta mamy granicę w Medyce, ale mamy też granicę na dworcu, czyli dworzec kolejowy jest jednocześnie granicą. I to było to wyzwanie, które najbardziej stało przed Przemyślem. I ono pokazało, jak duża skala tej pomocy jest potrzebna. Rzeczywiście pierwszy dzień wojny to były dwa pociągi. Dwa pociągi, które przyjechały z Ukrainy, ale w zasadzie tej naszej pomocy to potrzebowało, w tych pociągach było około 1000 osób, tej pomocy potrzebowało około 100 osób może. W zasadzie te osoby miały już zaplanowane to, gdzie pojadą, kto ich odbierze, z rejestracji samochody z rejestracjami z całej stron Polski, z Europy zjechały i tych ludzi zabierały. Natomiast z każdym następnym dniem ta ilość osób potrzebujących tej pomocy rosła i to, co powiedziała pani burmistrz, w zasadzie przed nami było wyzwanie tego, żeby jak najlepiej rozlokować te osoby w dalszą drogę. My w zasadzie nie powinniśmy ich w ogóle zostawiać w mieście. One powinny otrzymać suchy prowiant, one powinny otrzymać coś na drogę i ewentualnie jakąś szybką pomoc medyczną i udać się dalej. Trzeba pamiętać, jaka to była skala w przypadku Przemyśla.
60-tysięczne miasto mierzyło się z ilością uchodźców dzienną w skali około 17,5 tysiąca, czyli 1/3 miasta przyjeżdżała każdego dnia do Przemyśla. I teraz bardzo ważne stanęło przed nami zadanie, co mamy zrobić z ludźmi potrzebującymi, bo w zasadzie ten system mówiący o tym, że powinniśmy szybko relokować, powinniśmy być takim hubem transportowym, ale co z ludźmi nie nadającymi się do dalszej drogi, co z ludźmi chorymi, co z ludźmi starszymi, co z ludźmi rozdzielonymi, co z osobami, które oczekują na kogoś albo rozdzieliły się za granicą i chcą się tu połączyć. Tak naprawdę to w tym systemie nie było w ogóle przewidziane. Stąd bardzo szybko stworzyliśmy w naszych szkołach, w naszych centrach kulturalnych, stworzyliśmy miejsca noclegowe, takiego krótkiego pobytu, tak, takiego dobowego pobytu, dzień, dwa, trzy, w zależności od tego, ile ta osoba potrzebowała. Ale mówiliśmy tu konkretnie o osobach potrzebujących. My też byliśmy bardzo mocno ograniczeni przestrzennie. Wiedzieliśmy, że w tych miejscach mamy około 1000 do 1500 miejsc. Jeżeli przyjeżdża 17,5 tysiąca, zatkalibyśmy się tak naprawdę w ciągu godziny. W związku z tym były te trudne decyzje, były te trudne wybory, ale wiedzieliśmy, że bez tych trudnych wyborów nie osiągniemy efektu przejrzystości miasta, bo to, co było ważne, my chcieliśmy zatrzymać cały ruch uchodźczy tak naprawdę na dworcu. To też było dla nas ważne z perspektywy bezpieczeństwa mieszkańców, aby skutecznie relokować te osoby, a jednocześnie nie dać mieszkańcom odczuć, że coś złego się dzieje, że jest jakieś dla nich zagrożenie, prawda? Bo jednak nagle, gdyby się okazało, że wylewa nam się 10 tysięcy ludzi na teren miasta, no to już w jakimś stopniu może budować pewną niepewność. A tak każdego dnia i to może zatkać nam zupełnie przestrzeń. Tak naprawdę można mówić dużo o tym wszystkim, bo później powstaje Centrum Pomocy Humanitarnej, centrum, które przyjęło, mówimy o Centrum Pomocy Humanitarnej w Tesco tak zwanym, które przyjęło ponad 500 tysięcy osób. Żeby też jakby pokazać skalę, my nie ograniczaliśmy się jako miasto tylko do pomocy osobom przyjeżdżającym. Bardzo szybko zdecydowaliśmy, że ta pomoc musi być kierowana także na Ukrainę. Z perspektywy tego roku możemy powiedzieć, że wysłaliśmy na Ukrainę ponad 10 tysięcy palet na łączną kwotę ponad 30 milionów złotych. I to była pomoc realizowana przez nasze miasta partnerskie na Ukrainie, ale którą otrzymaliśmy również od naszych miast partnerskich na Zachodzie. A więc w zasadzie ta pomoc była wieloaspektowa, bo to, że pomagaliśmy w Przemyślu, to było oczywiste, ale to, że wiedzieliśmy, że ta pomoc jest potrzebna po drugiej stronie, to też w pewnym momencie stało się oczywiste, choć o tym się przede wszystkim nie mówiło z perspektywy samorządu. Co było ważne? Biorąc pod uwagę, że granice można szybciej rozkorkować, bo na przykład tak jak wprowadzono na granicy w Medyce i na każdej granicy wschodniej, że ruch, mimo że nie było przejścia pieszego, ruch odbywał się też pieszo. To bardzo mocno usprawniło system. Oczywiście musieliśmy wskazać transporty, które te osoby by odbierały. Ale co myśmy mieli w Przemyślu? Myśmy mieli problem, dlatego że do Przemyśla może wjechać tylko jeden pociąg. Jeżeli nie wyjedzie ten pociąg, który wjechał, to kolejny do niego nie wjedzie, bo jest tylko jeden tor, a wąskie gardło jest w Mościskach. I teraz jeżeli mieliśmy informację, że w Mościskach stoi około 7-8 pociągów, a więc transport pomiędzy Lwowem a Przemyślem, bo tylko taki się odbywał. Kursujące pociągi, które dzisiaj są na przykład z Kijowa, Odessy czy Zaporoża, nie funkcjonowały. One wszystkie dojeżdżały do Lwowa. We Lwowie te osoby musiały się przesiąść na pociąg, który kursował tylko Lwów-Przemyśl. I teraz, jeżeli my mieliśmy środek zimy, wiedzieliśmy, że stoi 7-8 pociągów po stronie ukraińskiej, a każdy pociąg, który mógł przywieźć 600 osób, przywoził 2000 osób, to istotne było tu przyspieszenie odprawy i tu ogromne ukłony dla Straży Granicznej, bo bez Straży Granicznej i szybkiej odprawy, a jednocześnie odprawy sprawnej, która zabezpieczała też niekontrolowany wjazd osób na teren Polski, też by się to nie udało. Oczywiście pani burmistrz już powiedziała o tym, jakie było zaangażowanie urzędników i mieszkańców, bo od nich zaczęliśmy. Tak, już też mam zegarek włączony, wiem, że powinienem kończyć. Tak, przede wszystkim zaczęliśmy od urzędników i zaczęliśmy od mieszkańców i to im tak naprawdę zawdzięczamy, ale dużą rolę zawdzięczamy też wszystkim ludziom, którzy wykazali się empatią i przyjechali, bo co jest, pan Jakub tego nie powiedział, ale był jeden z wolontariuszy, który działał w Przemyślu, a dobowo dla obsługi uchodźców w szczycie mieliśmy 1200 wolontariuszy. To też było dla nas wyzwanie. To też było wyzwanie, z którym miasto musiało się zmierzyć, bo uchodźcy za chwilę gdzieś na przykład pojechali, ale musieliśmy też dla wolontariuszy stworzyć miejsca zakwaterowania, musieliśmy ich też nakarmić, musieliśmy im też stworzyć tą przestrzeń czasami do pomocy psychologicznej, bo to też był problem. Tak, to prawda, można dużo o tym mówić.
Tak, ja się totalnie z tym zgadzam, dlatego mogę powiedzieć, że jako moderatorka, jak to się mówi, przeforsowałam dodatkowe 10 minut naszej dyskusji. Ja dodałam ogólnie 10 minut w planowym tutaj, że tak powiem, części pytaniowej, po prostu na wypadek jakichś problemów technicznych, a ponieważ ich nie ma, to teraz do godziny 17:05 możecie pomiędzy sobą wymieniać pytania i dla porządku myślę, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania, niech teraz podniesie rękę i ja po prostu będę te podniesie rękę albo na kamerze, albo w Zoomie. Dobra, to zgłosił się pierwszy Wojciech, więc powiedz Wojciechu najpierw, do kogo masz pytanie. No i myślę, że tutaj niech wybrzmi dyskusja. O. Ja właściwie nie mam... Dodam tylko, że pozostałe osoby mogą pisać na czacie. Zarówno debatanci, jak i słuchacze, chociaż powiedzmy, że debatantów będziemy brać pod uwagę, bo to jest bardziej czas dla nich. Więc żeby nie marnować czasu, jeżeli ktoś ma jakąś uwagę z debatantów, piszcie na czacie i myślę, że wszyscy będziemy to czytać, nie? Dobra, Wojtek, zaczynaj. Ja nie w formie pytania, ale w formie takiego komentarza. Właściwie Jakub fajnie to pokazał, bo właśnie dotarło do mnie, co było najtrudniejsze właśnie w kontakcie z, powiedzmy, z urzędnikami i z innymi, nawet dużymi organizacjami. Błędne decyzje nie były najgorsze, bo można jakby, można było coś źle zrobić, ale potem poprawiać. Chyba najgorsze to, co było i to, o czym Kuba mówił, to była taka znieczulica albo odwracanie się od problemu i brak zrozumienia. Czyli właśnie to, że ja mam jakby swój zakres obowiązków i nic mnie więcej nie interesuje. To było bardzo, bardzo trudne. Albo właśnie takie, właściwie to po co wy to robicie? I na szczęście, bo ja osobiście i moi jakby wolontariusze bardzo rzadko się spotykaliśmy z takim podejściem. Tutaj Bogusław mówił o Straży Granicznej. Absolutnie się zgadzam. To znaczy, jeżeli chodzi o pracę Straży Granicznej przy odprawie uchodźców, to było absolutnie ekspres i tutaj nie mogę powiedzieć złego słowa. Jeżeli chodzi właśnie o, powiedzmy, ruch z zaopatrzeniem jakby do centrum już po stronie ukraińskiej, czyli przejeżdżanie na przykład autami z pomocą humanitarną, tutaj był problem. To tyle, tak chciałem skomentować to. Okej, dobra. To teraz, żeby nie tracić czasu, Kuba, zapraszam Cię, bo chciałeś tej dwie uwagi dodać, ale pewnie będzie ich więcej, bo to zawsze tak wychodzi w dyskusji. Tak, zrobiły się trzy uwagi. Zrobiły się dwie uwagi i dwa pytania do innych uczestników. Dobra, więc jedna uwaga, też jeszcze jedna negatywna niestety, była taka, że w wielu miejscach było niewykorzystanie potencjału wolontariuszy, którzy się tam znaleźli, tak? Ludzie, przyjechało wiele osób, którzy chciało się w jakiś sposób zaangażować i niejednokrotnie mieli problem z tym, żeby móc działać, tak? A tudzież nie chciano jakby współpracować z nimi ponad to, czego na przykład oczekiwała druga strona, niezależnie od tego, że ktoś mógł mieć być może lepsze, być może gorsze jakby rozwiązanie, ale jakby często nie dochodziły te pomysły. I tutaj akurat znowuż te najgorsze doświadczenia, które miałem, to akurat nie ma takich osób, tutaj są te najlepsze, więc na koniec będą pytania do tych osób. Natomiast drugi problem, jaki był, taki rzeczywiście faktycznie nad tym można by popracować, to był brak jakiejkolwiek bazy danych, jakichkolwiek w ogóle baz danych do użytku, kogokolwiek, tak? A nie, jakby być może niektóre lokalne władze tworzyły sobie jakieś bazy danych, natomiast jeżeli chodzi o relokację uchodźców, tak, sami próbowaliśmy robić takie rzeczy jakby oddolnie, tak, też na granicy prawa oczywiście. Bardzo trudno było to robić, tak? Bardzo trudno było, na przykład próbowaliśmy zgrywać się z miastami, z wolontariuszami z innych miejscowości, na przykład gdzie wysyłać ludzi, tak? W jaki sposób to organizować. Nie było jakiejś bazy danych, powiedzmy, nie wiem, ile miejsc ma Warszawa, ile miejsc ma Wrocław, albo na przykład wojewódzkich, tak? Żeby móc przesyłać ludzi z granicy do danego województwa, gdzie ci ludzie byliby dalej rozlokowywani, tak? Nawet na poziomie polskim mogłoby coś takiego powstać. Myślę, że
ten jeden aspekt bardzo ułatwił sprawę. Nie było trudno takich rzeczy, nie jest trudno takie rzeczy stworzyć, tak? Jakby sami wolontariusze, niektórzy w tym, ja też miałem, też mi się zdarzało takie rzeczy robić, jakby pisali na momencie takie, nie wiem, programy, czy też bazy danych tworzyli, które się przydawały do tego, więc tego na pewno z takiej technicznej sprawy bardzo brakowało. A pytanie jest moje do burmistrza, tak, do pana wiceburmistrza i do Basi. Ponieważ mam jakby najlepsze doświadczenia z tego, jak u Was to wyglądało, jak u Was była ta pomoc zorganizowana, czy mieliście jakiekolwiek sygnały, tak? Czy ktoś Was się pytał o radę, tak? Jak to poprawić następnym razem, tak? Ponieważ uważam, że naprawdę w ich przemyślu sytuacja była świetnie zorganizowana i na przykład świetnie działała Fundacja Polkowisko, tak? Więc czy z tych doświadczeń ktoś waszych czerpie dzisiaj wnioski? Dziękuję. Ponieważ jest to pytanie śmiało, do śmiało, osób. Prawie śmiało. Basiu, pozwolę tobie najpierw odpowiedzieć. Oj. Takich bezpośrednich pytań o jak to zrobić, jak to powinno wyglądać przyszłościowo, to nie. Będę szczera, nie. Nie wiem, tak w sumie nie wiem, kto miałby się pytać, bo jest dużo drobnych organizacji, gdzie teraz już oni też nie planują być na granicy i więc nie mają odnośnie tego pytań, a duże organizacje mają swoje procedury, struktury, więc oni nie potrzebują takiej wiedzy. Jakby tak, w pytaniu do ciebie, czy duże organizacje się zgłaszały, a w pytaniu do pana burmistrza na przykład, czy strona rządowa się zgłaszała, tak, żeby było jasne. To ja staram się mocno unikać tematu dużych organizacji, bo mogłabym o tym mówić godzinami i staram się skupiać na tych pozytywnych aspektach, więc powiem tylko nie, te duże organizacje się nie zgłaszały, otwierają grupy robocze jakieś tematyczne, żeby do nich dołączać, ale żeby zbudować z tego coś, co może być na przykład procedurą albo jakąś wiedzą w przyszłości, to nie. Panie Bogusławie, oddam głos panu Bogusławowi. Okej. Przepraszam, Bogusław, jeżeli tylko mogę w obronie dużych organizacji, bo muszę oddać sprawiedliwość, bo do nas do CPH przyjechał pokojowy patrol, czyli jakby zbrojne ramię w OŚP-u i pomagali jakby wolontariacko i sprzętowo, także tu muszę powiedzieć, że jakby przynajmniej ta organizacja zaangażowała się i miała bardzo duży udział jakby w naszych działaniach. Tak, organizacyjnie to tak. Jak pytałam, jeśli chodzi o budowanie struktur informacji, tak jak pytał Kuba, to nie. Okej, panie Bogusławie. Znaczy ja odpowiem na kilka tematów, bo Jakub tutaj powiedział o wykorzystaniu potencjału wolontariuszy. Myśmy mieli z tym duży problem. Problem niezorganizowanego wolontariatu był taki, że każdy chciał pomagać na swój sposób. I teraz ja miałem taką sytuację, kiedy my na dworcu w Przemyślu stworzyliśmy... Wyciszenie mikrofonu. Ktoś ma włączony mikrofon. Już Ania wyciszyła. Proszę bardzo. Stworzyliśmy takie pomieszczenia, mimo że to dworzec. Stworzyliśmy tak zwany pokój matek z dziećmi oraz pomieszczenie indywidualne dla osób bardzo mocno potrzebujących po zabiegach, po operacjach, kobiet w ciąży. I ja musiałem to tak naprawdę ogarnąć wolontariuszami. Tak? Stworzyłem sobie jakąś panią, która przyszła mi w dany dzień i powiedziałem, fajnie, jeżeli pani da radę, to chciałbym, żeby pani była koordynatorem dzisiaj tego pomieszczenia i chciałbym, żeby to działało tak i tak. Proszę sobie, ja pani za chwilę podeślę parę osób, które pani będą w tym pomagać, tak? I przychodzę za 2 godziny i pani koordynator nie ma. No, nie mam żadnego sposobu wykorzystania i powiedzenia tej pani, że pani musi być tu 8 godzin. I dopóki nie pojawiły mi się organizacje międzynarodowe z zorganizowanym wolontariatem, miałem z tym naprawdę duży problem. Bo nagle przychodzą harcerze i mówią, panie prezydencie, ale nie ma tam nikogo. Ja mówię, no jak, no przed chwilą tam wysłałem z 5 osób i tak permanentne szkolenie, tak? To szkolenie odbywało się, ja w pewnym momencie już nic nie robiłem, tylko szkoliłem wolontariuszy, tak? Co mają robić? I w pewnym momencie złapałem się na tym, że co mi z tego, że ja im mówię jakieś zasady, ja już wam napiszę te zasady, ale oni tak ich nie stosowali, tak? Bo ja przychodzę i pytam, fajnie, ale czemu pani coś zmienia? No ale panie prezydencie, ja mam taki świetny pomysł. Ja mówię, nie, pani, tu nie jest czas na świetne pomysły. Przetestowaliśmy pewne rozwiązania, zrobiliśmy pewien system i niech on działa.
Jeżeli on będzie źle działał, to proszę przyjść i mi powiedzieć o tym. I to był problem niezorganizowanego wolontariatu. My dziękujemy za ten wolontariat, bo bez tego wolontariatu byśmy nic nie zrobili. Ale ten wolontariat czasami wprowadzał chaos. I nie zapomnę, to był specyficzny dzień, kiedy w 35 dniu wojny przyjechałem na dworzec, bo byłem codziennie, mimo że to była niedziela. I dopadł mnie człowiek od wojewody, który był akurat ze straży pożarnej. Mówię, panie prezydencie, mam genialny pomysł, nie? Ja mówię, świetnie, tylko który pan jest dzień na dworcu? Mówi, pierwszy. Ja mówię, to wie pan co, jak pan będzie 10 i pan zobaczy, jak to działa, to ja chętnie pana genialny pomysł posłucham. Ale na tą chwilę dajmy szansę działać temu, co działa. Tak? Nie wprowadzajmy, może akurat ten pana genialny pomysł już żeśmy kiedyś sprawdzili i on nie działał. I tak to było czasami z tym wolontariatem osób pojawiających się. I to był ten problem. W momencie, kiedy mi pojawiła się organizacja MEDER w kwietniu, mi się problem na przykład opieki nad kobietami w ciąży, kobietami, matkami z dziećmi skończył. Bo ja usiadłem raz, powiedziałem, jak to działa, powiedziałem, jak ja to widzę, uzgodniłem z nimi zasady i oni sobie już wzajemnie przekazywali. Tak? To już był zorganizowany wolontariat, który był codziennie. Zapewne część wolontariuszy miała do nas żal, tak, że nie dopuściliśmy ich do pewnych działań, że to my wyznaczaliśmy kierunki tego działania, no ale tak to musiało być. Nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, w której tak totalnie byśmy mieli niekontrolowane. Oczywiście takie niekontrolowane działania również się odbywały. Bo ciężko powiedzieć, że 1000 wolontariuszom nagle powiedzieliśmy, wszystkich przeszkoliliśmy, ale staraliśmy się to jakoś nad tym zapanować. Odnosząc się też do pojęcia baz danych. To prawda, nie mieliśmy żadnej bazy danych i też nie mogliśmy jej tworzyć. W żaden sposób nie promowaliśmy prywatnego transportu, który nagle pojawił się na dworcu Przemyśl. My wręcz goniliśmy go z dworca, bo nie znaliśmy tych ludzi. Baliśmy się, że tak naprawdę pod szyldem punktu recepcyjnego ktoś zacznie robić swój biznes, a nie daj Boże jeszcze wykorzystywać do złych celów taką sytuację zagubienia ludzkiego, niepewności i zaufania troszkę ludzi, że no skoro ktoś jest na dworcu i daje karteczkę Kraków, to on na pewno do Krakowa tę osobę zawiezie. Odradzaliśmy taką sytuację sami ze służbami i pan Jakub wspomniał o wojsku. Ja muszę powiedzieć, że to była policja, to była straż pożarna, to była służba, straż ochrony kolei. Wszystkie jednostki włączyły się w tą pomoc. To nie była tylko pomoc jednej służby. I wszyscy organizowaliśmy nasze transporty. Jeśli chodzi o bazy danych, to w Centrum Pomocy Humanitarnej w Tesco stworzyliśmy taki system. Każda osoba trafiająca była w tym systemie rejestrowana. Jeżeli później wysyłaliśmy tą osobę gdzieś w świat, to my rejestrowaliśmy podmiot, który go zabiera, czyli organizacja, która stworzyła dany kurs, tak, albo zamówiła go. Wiedzieliśmy, który to jest kierowca, którym autobusem. Stworzyliśmy aplikację, że ta osoba, która dojechała na miejsce, mogła nas poinformować, czy bezpiecznie na to miejsce dojechała. Staraliśmy się w tym całym natłoku ilości osób, a czasami w Tesco mieliśmy nawet 2000 ludzi dobowo. Staraliśmy się stworzyć jakiś system, tak? To było wszystko ad hoc, ale staraliśmy się go stworzyć, a później łatwiej nam było szukać tych ludzi po Polsce czy po świecie. I ostatnie sygnały, ewentualnie co poprawić. Ciężko jest mówić dzisiaj, co można poprawić. Nikt nas nie pytał o to, tak? Szczerze nigdy nie dostaliśmy pytania. Bardziej od środowiska naukowego dostaliśmy pytanie, jak żeśmy to zrobili, jak to działało, jakie widzimy wnioski. I mój wniosek, który ja zawsze pokazuję, choć Wojtek powiedział, że taki kryzys się nie powtórzy, ja nie mam takiej pewności. Uwierz mi, jeżeli cokolwiek by się zdarzyło na zachodniej Ukrainie, to ten kryzys nam się powtórzy. Ale będzie jeden problem. My już nie będziemy mieli dzisiaj kim tego kryzysu ogarnąć. I to jest nasze największe wyzwanie. Bo jak mieliśmy na początku zryw ludzki, ludzie, którzy brali urlopy, ludzie, którzy poświęcali swój wolny czas, swoje rodziny i przyjeżdżali, obym się mylił, ale mam duże wątpliwości, czy jesteśmy w stanie dzisiaj zorganizować tak samo ten system, wykorzystując tak samo potencjał i zaangażowanie zwykłych, bezstronnie przyjeżdżających ludzi. Okej, okay, tutaj muszę postawić kropkę. Powiem tak, dużo w tej wypowiedzi było rzeczy, które zapisałam, ponieważ później będziemy podsumowywać tę debatę, więc bardzo za nią dziękuję. I teraz mam do Was pytanie, drodzy debatanci, czy chcecie teraz poświęcić czas pytaniom? Inaczej, chcecie mieć teraz przerwę? Kurczę, jak skonstruować to pytanie, żeby powiedzieć, o co mi chodzi? Ponieważ przesunęliśmy troszkę czas, teraz teoretycznie powinna być przerwa za 4 minuty, a tutaj być może publiczność ma jakieś pytania, więc albo możemy zrezygnować z przerwy i później od 17.20 zacząć drugą rundę, albo zrobić tą przerwę troszkę później i po prostu debata się troszkę wydłuży. Tutaj pytam o Wasz komfort, ponieważ zdaję sobie sprawę, że ta debata to jest bardzo intensywny ciąg myślowy, więc jak wolicie? Ja jeśli mogę zabrać głos w tej sprawie, to chętnie
Sugerowałabym to, żeby to jednak szło jednym ciągiem i, okay, i zakończylibyśmy ewentualnie wcześniej, jeżeli by była taka możliwość. Jasne, oczywiście, nie ma żadnego problemu. Jeżeli ktoś jest przeciw, to musi teraz to powiedzieć. Jeżeli nie, to przechodzimy do pytań publiczności. Dobra, nikt nie jest przeciw, jeżeli ktoś jest, to niech zamilknie na wieki, jak się mówi. A więc tutaj mamy jedno pytanie na czacie, więc ja będę je czytać. Pani Natalia jest z Fundacji Jesuit Refugee Service w Nowym Sączu i chciałaby się dowiedzieć, czy na chwilę obecną wspieracie uchodźców w integracji zawodowej i jak motywujecie ich do podjęcia pracy? Myślę, że tutaj jest bardziej prośba o informacje, ale myślę, że ta debata to też jest jak najbardziej czas na networking i na wymianę informacji. A więc czy jest tu organizacja, która zajmuje się integracją zawodową uchodźców? My jako Fundacja My Z Wami obecnie, nie, to prawda nie jest to nasze obecnie główne źródło, znaczy główna działalność, ponieważ główną działalnością jest wysyłanie pomocy humanitarnej do Ukrainy. Natomiast powiedzmy wprowadziliśmy takie dobre praktyki. Jedną z dobrych praktyk i podejrzewam, że większość z nas tutaj obecnych to promuje, to jest angażowanie uchodźców w działania fundacji bezpośrednie. U nas to jest przede wszystkim pakowanie paczek, ale też na przykład robienie inwentaryzacji na magazynie. Obecnie rozpoczynamy taką klasę, powiedzmy, internetową dla uchodźców oraz okazuje się bardzo potrzebna nauka ukraińskiego dla Polaków, dla dorosłych i nauka polskiego dla Ukraińców. Także takie działania prowadzimy i cały czas staramy się, żeby personelem pracującym w fundacji byli uchodźcy, żeby to była forma integracji. Okej, okay, dobrze. Pani Natalio, zdaję sobie sprawę, że ma Pani, to pytanie jest ważne, ale też nie dotyczy ono tematu debaty. Na liście obecności, może jeszcze wrzucę do niej link raz jeszcze, są dane kontaktowe między innymi do Pana Wojciecha, więc myślę, że tą rozmowę, to pytanie można przenieść na e-mail. Więc tutaj padło pierwsze pytanie. Czy ja mogę sobie tylko pozwolić coś dodać? Tak, jasne. Bo my bezpośrednio nie zajmujemy się integracją zawodową, tylko bardziej integracją ludzi i w ogóle podnoszeniem ich na duch, żeby w ogóle byli skłonni do podejmowania jakichkolwiek czynności, bo dużo takich osób jeszcze jest, ale obawiam się, że to jest zbyt szeroki temat w tym momencie, żeby go poruszać, ale śmiało można do mnie napisać i możemy o tym porozmawiać, bo mamy parę projektów. Tak, my w Mapuj bardzo cenimy networking. Wszystkie nasze spotkania, nawet debaty mają charakter networkingowy. To jest właśnie, myślę, dosyć dobra odpowiedź na te kwestie związane właśnie z bazami tych osób, które są zaangażowane, żeby ten kontakt między nimi był bezpośredni. Ale dzisiaj niestety ten format jest bardzo ograniczony. Słuchajcie, mamy 5 minut, zanim przejdziemy do drugiej rundy pytań, więc może ktoś z debatantów, może ktoś z publiczności ma jakieś pytania. Może teraz wyjdę przed szereg, ponieważ tutaj dostałam pytanie na priv, że tak powiem, od osoby, która przysłuchuje się debacie i poprosiła mnie, żebym je zadała. Tak, tutaj pani Marta Majewska wspomniała, że potrzebne było szybkie działanie, ale obawiano się też pewnych decyzji i zdaję sobie sprawę z tego, że jakby w związku z byciem samorządowcem jest pewna tajemnica, powiedzmy zawodowa, to się oczywiście inaczej nazywa, ale jeżeli pani Marto, mogłaby pani powiedzieć cokolwiek na temat tego, jakich konsekwencji obawiały się samorządy, to myślę, że byłoby to dosyć interesujące. Oczywiście, tak jak mówię, ze względu na zawód zdaję sobie sprawę, że pewne informacje są ściśle tajne łamane przez tajne, więc tutaj jak pani może, to niech pani odpowie, a jak nie, no to niech to będzie tajemnicą. Nie myślę, że to nie jest tak, że coś tu jest tajnego w tym zakresie, więc też nie jestem w stanie w ramach tej wypowiedzi wszystkich
konkretnych i szczegółowych sytuacji przedstawić, bo tak naprawdę to się sprowadzało do tego, że było potrzebne jakieś działanie bądź jakaś decyzja, a ono w danym momencie nie miało żadnego uzasadnienia, nie miała podstawy, przepraszam, w obowiązujących przepisach ogólnie funkcjonujących. To się dotyczyło na przykład, daję tutaj przykład finansowania. W momencie, kiedy ruszyliśmy z punktem recepcyjnym, my jako samorządy nie mieliśmy żadnych pieniędzy na to, żeby cokolwiek, choćby nawet jeden grosz wydatkować na tą pomoc i funkcjonowanie punktów recepcyjnych, nawet jak one już funkcjonowały rzeczywiście. Dłuższy czas czekaliśmy na interpretacje odgórne w tym zakresie, że jakieś pieniądze wydane przez samorząd, nie wiem, na wodę, na cokolwiek, dałam przykład taki najbardziej prozaiczny, wodę, jedzenie, do któregoś momentu będzie nam zakwalifikowane jako wydatek, który ponieśliśmy zasadnie z tytułu funkcjonowania punktu recepcyjnego. Mamy jako samorządy na przykład taką pozycję budżetową, taką szufladkę, tak najprościej rzecz ujmując, jak rezerwa kryzysowa, to jest określona pula pieniędzy w zależności od samorządu, to jest określona wielkość. I na przykład jakby pierwszym naszym odruchem jako samorządu było, no okej, to jak nam trzeba dzisiaj kupić, już tak daję naprawdę najprostszy z możliwych przykładów, nie wiem, ileś tam litrów wody, żeby dla tych osób mieć, no to w pierwszej kolejności wydatkujemy to z rezerwy kryzysowej. Przy czym dostaliśmy taką informację odgórną, że nie możemy. No więc tak naprawdę byliśmy bez pieniędzy. A ja pieniędzy tych ruszyć nie mogłam, bo potencjalnie bez późniejszej już nastąpiła ta interpretacja, ale na tamten moment, bez takiej interpretacji, że możemy ruszyć rezerwę kryzysową w tym zakresie, wydatkowanie tych pieniędzy byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. To jest taki jeden z przykładów oczywiście tylko. Inną kwestią było to, w jaki sposób myśmy rozdysponowywali pracowników, którzy byli, że tak powiem, czasem kilkanaście godzin na punktach recepcyjnych i nie tylko. Bo ruszyliśmy z miejsca, ruszyliśmy, zanim wojewoda, zanim środki rządowe zaczęły nam finansować i pozwoliły nam na to, że mogliśmy zatrudniać ludzi w punktach recepcyjnych, tym samym płacić też im za to i wymagać, bo to jest też bardzo dobre to, co powiedział pan prezydent. Ja w ogóle się zgadzam z tym wszystkim, co tam wybrzmiało, bo to jest jak kalka w tym, co się u nas działo, może na mniejszą skalę. To zanim my tych ludzi zatrudniliśmy, no to pierwsze godziny pracownicy, przecież zatrudnieni czy w urzędzie, czy w MOPS-ie, czy w Miejskiej Środki Pomocy Społecznej, w biurze projektowym, w wielu innych instytucjach, w spółkach miejskich, a przecież zatrudnieni są na zasadzie kodeksu pracy, a oni siedzieli tam powiedzmy ileś tam naście godzin. Oczywiście można powiedzieć, że byli wtedy wolontariuszami i nikt nie mówi, że nie. Natomiast byli też tak tam w trakcie pracy. My dziś tam na spokojnie sobie o tym mówimy, ale na to pytanie odpowiadając było wiele takich niuansów, które gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, albo na przykład, nie wiem, no my te sprawy zakupowe, finansowe były takie najbardziej problematyczne. One się później oczywiście rozjaśniły, ale gdyby nie ludzie, gdybyśmy nie otrzymali w pierwszych dobach wody, jedzenia od mieszkańców, czy pampersów, czy tego wszystkiego, co do nas napłynęło, to my tego kupić nie mogliśmy, bo jak ja bym wtedy to wydatkowała, miałam, mogłam ponieść to ryzyko, ale mogło się tak okazać, że później mogę mieć problemy z tego tytułu, że to jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych. To są tylko przykłady. Ryzykowaliśmy w wielu kwestiach, jeśli chodzi o decyzje, bo czuliśmy, że taka jest potrzeba i staraliśmy się minimalizować pewne kwestie, które wchodziły w grę. Tylko wspomnę jeszcze odnośnie tego pytania. Kwestie ochrony danych osobowych ludzi, którzy trafiali. Tak jak pan prezydent powiedział, to jest bardzo istotne. My nie mieliśmy żadnych procedur. Do nas ludzie przyjeżdżali, żeby... My czuliśmy po prostu taką wewnętrzną potrzebę rejestrowania tych osób z imienia i z nazwiska, żeby pozostał po nich ślad w tym miejscu, do którego przyjechali. Tych kierowców właśnie, o których wspomnieliśmy, działaliśmy na granicy prawa, prosząc o dowody osobiste,
żeby zapisać tego kierowcę, że zabrał ileś tam osób, nie mieliśmy tego formalnie prawa na coś takiego. Więc o tym, to miałam na myśli, mówiąc to, że w wielu decyzjach działaliśmy tak po prostu ryzykując wielu kwestii, patrząc po prostu perspektywicznie, że z tego mogą być jakieś konsekwencje w perspektywie czasu. Okej. Okay. Ja tylko dodam jeszcze jedno zdanie. Tak naprawdę to, co było z punktu widzenia mieszkańców. Przez pierwsze 2,5 miesiąca nas nie było w urzędzie. My z prezydentem tak naprawdę przez pierwsze 2,5 miesiąca po kilkanaście godzin byliśmy na dworcu, wracaliśmy do domu albo nie wracaliśmy, żeby się przespać, jechaliśmy na dworzec. Dokumenty przywożono nam na dworzec. My jak wpadaliśmy do urzędu, to dosłownie na 2 minuty podpisać dokumenty elektroniczne, bo tego nie dało się podpisać na dworcu. I teraz jakie jest ryzyko? Tego, że mieszkańcy nagle odcięci są od kontaktu z włodarzami miasta. To też należało wziąć pod uwagę. Nas nikt nie zwolnił z dochowania terminów rozpatrywania spraw. Ja to też zawsze mówię, KPA nas nie zwolniło. KPA dalej utrzymywało terminy. Więc tych zagrożeń było wiele. Te zagrożenia naruszenia dyscyplin, tak, zgodzę się, tak, to było bardzo ważne dla nas. My też baliśmy się, co tak naprawdę możemy zrobić, ale z drugiej strony no, musieliśmy tym ludziom dać coś ciepłego, tak? Minus 10. No, ja miałem taką sytuację, że kiedyś w środku nocy, to już nie było na samym początku, dzwoni do mnie telefon i dzwoni wolontariusz i mówi, panie prezydencie, zamknęli dworzec. A ja mam dzieci, które stoją przed dworcem, już dworzec, no bo są ciągi komunikacyjne. A my tak kładźcie ich wszystkich na ciągach komunikacyjnych. Podłoga jest podgrzewana, no i później pojawiały się afery, że ktoś zrobił zdjęcie dzieci leżących na podłodze, ale na dworcu Przemyślu podłoga jest podgrzewana. I tylko w taki sposób jest ogrzewana. No oczywiście, nikomu się temu nie komunikowało, więc no takie sytuacje były. No ktoś mógł powiedzieć, kurczę, zastawiliście ciągi komunikacyjne, jakie bezpieczeństwo. No dla nas życie ludzkie i zdrowie było ważniejsze niż procedury, co też nas narażało na ryzyko i też nas narażało na zagrożenie odpowiedzialności. No, ale musieliśmy dynamicznie działać. No taka była potrzeba, tak? Życie i zdrowie ludzkie było najważniejsze. Zgadzam się zupełnie z tymi kwestiami bezpieczeństwa również. Ja wam powiem, że tutaj na naszej debacie bardzo mocno wybrzmiewa właśnie to, że z jednej strony były jakieś oczekiwania względem miast i ja nie będę udawać świętej, ja też byłam wolontariuszką na granicy i też miałam jakieś oczekiwania, a teraz tutaj was słuchając zdaję sobie sprawę, że nie było tej informacji, jak wasza sytuacja jest właśnie skomplikowana, a myślę, że też ciężko było sobie to wyobrazić, ponieważ jest to bardzo mocno zagmatwana kwestia prawna i urzędowa, więc cieszę się, że ta debata też jest dla mnie jako moderatorki dosyć budująca, ale tyle o mnie. Przechodzimy do drugiej rundy pytań, więc pozwolę sobie udostępnić jeszcze raz prezentację, abyśmy chwileczkę. Okej. Tutaj od zespołu, bo nasz zespół też ogląda tę debatę i po prostu jak widzę, że dodają jakiś sygnał, to po prostu mam jakąś obawę, że na przykład nie jestem słyszalna i widzialna. To są moje anioły stróże, jeżeli chodzi o prowadzenie tej debaty. Ale nie przedłużając, przechodzimy do pytania drugiego. Jak na podstawie Państwa doświadczeń, tutaj muszę przesunąć was, bo nie widzę całości pytania. Jak na podstawie państwa doświadczeń można by tę sferę działań pomocowych ulepszyć, jeżeli w przyszłości wystąpiłby podobny kryzys? I tutaj wracamy do Łukasza Jakubowskiego. 6 minutek. Dziękuję. No to tutaj na pewno powiem tak z punktu widzenia nieco szerszego i takiego politologiczno-socjologicznego później, ale no tutaj skupiłbym się na tej kwestii właśnie edukacyjnej, tak, i tej informacyjnej, no bo tak jak mówiłem, ta dezinformacja jednak no, miała duży wpływ na ten stosunek do pomocy uchodźcom ma cały czas, tak, biorąc pod uwagę te badania, które się odbywają właśnie na obywatelach Polski, że to się zmienia i spada jakby tak ta akceptacja pewnych działań, więc być może też te jakieś działania po prostu wspólne organizacji, czy może do tworzenia właśnie jakiejś od strony takiej internetowej, medialnej, tego po prostu pokazywać, jak to wygląda rzeczywiście i ta pomoc, jak wygląda po prostu rzeczywistość, tak? Nie jak jest skierowana jakoś propagandowo na rzecz jakichś tam działań politycznych, tak? Na przykład jakichś skrajnych ruchów, więc myślę, że to by zadziałało, bo
no, nie wiemy, tak, co przyniesie przyszłość. No, ja mam głęboką nadzieję, tak jak pewnie tutaj my wszyscy, że ta wojna szybko się zakończy i to po prostu ten horror się skończy, tak, ale nie wiemy tak naprawdę, co będzie jutro, co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok. Jeśli taka sytuacja się powtórzy, no musimy brać pod uwagę właśnie, że to wszystko, co się dzieje, będzie wykorzystywane do dezinformacji i też tak widzimy, no nie chodzi tylko właśnie o uchodźców z Ukrainy, bo to się zmienia, tak, coraz częściej tutaj do nas przyjeżdżają różni migranci i jakby Polska zawsze była tym społeczeństwem pod względem narodowym takim homogenicznym, prawda? Ale to się będzie zmieniało, no bo to jest też w cudzysłowie, mówię oczywiście, jakaś cena za rozwój, tak? Nasz kraj, co by nie mówić, no on się rozwija względem od tego 89 bardzo dużo się przecież zmieniło. Kraj się rozwija i coraz częściej będą chcieli tutaj u nas też mieszkać ludzie, którzy po prostu poszukują lepszego życia. Tak, część też uchodźców z Ukrainy u nas zostanie. Też to są ludzie, którzy u nas przecież latami mieszkają, pracują, tak? I teraz to są też coraz częściej, to są nasi sąsiedzi, nasi współpracownicy. Dzieci z Ukrainy tak uczą się w polskich szkołach, rodzice chodzą na wywiadówki, tak? I chodzi o to, że właśnie musimy brać pod uwagę te działania edukacyjne, być może no, będzie to też musiało być związane z jakąś właśnie edukacją w szkołach, żeby zmieniać ten stosunek do cudzoziemców, tak, do obcokrajowców, no bo tak jak mówię, no, to w przyszłości może zakierować tym, że te działania takie dezinformacyjne, propagandowe będą przeszkadzać właśnie działaniom tutaj państwa, tych fundacji, wolontariuszy, samorządowców, no bo też to jest celem niektórych tych ruchów, wprowadzać jakiś chaos, dezinformację, tak, i zakłócać te działania, więc to tutaj te główne myśli, które chciałem przekazać. Okej. Ta sfera właśnie informacyjna, która była dosyć dużym przedmiotem właśnie różnych ataków, które też sama obserwowałam, była bardzo ważna, ponieważ tutaj tylko dodam, że boję się po prostu, że potem zapomnę, że naprawdę to, jak dezinformacja kształtuje naszą motywację do pracy, to jest po prostu niesamowita moc, bo ja, jak pracowałam z uchodźcami w różnych punktach prowadzonych przez MOPS-y czy przez organizacje, to ta dezinformacja wpływała na mój osobisty i myślę wielu pracowników też osąd tego, czy robię dobrze, czy robię źle. Czyli to uderzało w moją moralność, a wszyscy chcemy być moralni. Wszyscy chcemy zachować się dobrze, mieć poczucie, że robimy dobrą rzecz. I po prostu to właśnie wpływało potem na moją... Mam nadzieję, że nie w dużym stopniu, ale mogło wpływać później na to, jak ja traktuję tych beneficjentów pomocy. Więc tutaj tak trochę dodam, bo myślę, że to jest ważna myśl, a nie chciałabym, żeby potem ona uciekła. Tak, zgadzam się z tobą, że to tak kiełkuje właśnie do... No to chodzi właśnie o to z punktu widzenia psychologicznego, żeby właśnie niwelować jakieś działania, wprowadzać wewnątrz nas jakąś niepewność i no to czym to jest spowodowane, no to już jest temat na inne dyskusje, jeśli chodzi o te ruchy skrajne, które za tym stoją, ale rzeczywiście tak jest, jak mówisz. Okej, dobra, to przechodzimy dalej. Fundacja My z Wami. Wojtek, zapraszam Cię. Ja tylko powiem na to, co Łukasz powiedział, powiem tylko tak, że na szczęście większość z tych lęków podsycanych przez właśnie dezinformację okazała się nieprawdziwa i myślę, że to jest jakby bardzo dobrze to działa właśnie, że jakby bezpośrednio kontaktując się z uchodźcami, tutaj w tym konkretnym przypadku Ukraińcami, widzimy, że jakby to są normalni ludzie z normalnymi potrzebami i jeżeli tylko da się im możliwość normalnego życia i pracy, to tutaj jakby integrują się bez problemu, więc tutaj jakby jest moja nadzieja, że po prostu takie zniechęcenie Polaków do jakichś innych nacji po prostu się nie uda w ostatecznym rozrachunku. Teraz co by można było zrobić lepiej albo jak się przygotować na kryzys? Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że my jako społeczeństwo i mówię tutaj i traktuję jako władze i rządowe i przede wszystkim samorządowe jako część tego społeczeństwa. My na ten kryzys odpowiedzieliśmy i go rozwiązaliśmy, bo nie ma problemu obecnie ludzi, którzy jakby zostają w punktach recepcyjnych masowo i nie ma co z nimi robić i oni jakoś, nie wiem, tracą nadzieję na lepsze życie. To się nie dzieje. Myśmy ten kryzys rozwiązali. To, co tutaj Bogusław i Basia też o tym mówiła, to, co jest ważne, to był jakiś zasób, który nam pomógł ten kryzys pokonać, czyli pewna chęć pomocy, ogromna energia, która się wyzwoliła, ale też taka gotowość na pomoc.
której rzeczywiście prawdopodobnie teraz nie ma, bo po prostu ludzie, którzy na ten kryzys odpowiedzieli, są w tym momencie zmęczeni. I pewnie ja tylko wtrącę, że pytanie dotyczy tego, jak ulepszyć, ponieważ zacząłeś odpowiadać, jakby pytanie brzmiało, jak to rozwiązać. Ja sobie zdaję sprawę, że sobie z tym poradziliśmy. To tak na wszelki wypadek tylko dodaję. Ale chcę zwrócić uwagę, że jeżeli by się miał powtórzyć taki kryzys, to teraz trzeba odbudować ten zasób, który nam pozwolił odpowiedzieć na niego w pierwszym momencie, tak? Czyli trochę zadbać o tych ludzi, mówię tutaj też jakby o nas, czyli o wolontariuszach, o pracownikach fundacji, żeby oni znowu mogli odpowiedzieć na, jeżeli by coś takiego się wydarzyło. Czyli powiedzmy dbanie tutaj o zarówno pracowników w różnych fundacji, czy wolontariuszy, którzy odpowiedzieli na te potrzeby, a teraz na przykład są zmęczeni, czy zmagają się z różnymi kryzysami, czy to psychicznymi, czy fizycznymi. To jest bardzo ważna rzecz i jakby nie można tego ignorować. Ja myślę, że też wśród urzędników jest podobna sytuacja, bo poza jakby normalną pracą, dodatkowa działalność humanitarna też jakby wywarła bardzo jakby duży, czy była dużym ciężarem i możecie mnie Państwo jakby potwierdzić lub zaprzeczyć, ale spodziewam się, że jest w tym sektorze, powiedzmy, publicznym jest podobnie, to znaczy ludzie doświadczali pewnego rodzaju wypalenia. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, na którą zwróciłbym uwagę. Druga rzecz to jest jakby szerzenie wiedzy, jak to się odbyło, jak to się dokonało, jak to zostało zrobione. I na przykład ta debata, czy tutaj ta wymiana opinii jest bardzo cenna, bo ja jakby intuicyjnie rozumiałem te zagrożenia, które na przykład właśnie strona samorządowa odczuwała, ale teraz jakby rozumiem to bardzo dobrze, że wolontariusze mają przynajmniej ten komfort, że ryzykują, powiedzmy, swoim wolnym czasem, swoimi jakimiś środkami, które inwestują w tą pomoc, ale raczej nie ryzykują odpowiedzialności, powiedzmy, karnej czy też cywilnej za swoje działanie. Podczas gdy jakby pracownicy urzędów, samorządowcy mają taką odpowiedzialność i to też jakby pokazuje, z czym się musieliście mierzyć. Na przykład dla mnie to jest jakby pokazuje, pozwala mi też zrozumieć niektóre jakby sytuacje, których byłem świadkiem. Co można by jeszcze dodać? No tak jak mówię, musielibyśmy wzmacniać to, co się dobrego udało. Wydarzyło się naprawdę dużo dobrego podczas tego kryzysu. I tak jak ja uważam, że odpowiedzieliśmy na niego prawidłowo. Więc tylko należy jakby wzmacniać to, co się udało i wyciągać z tego wnioski właśnie, jakby pamiętać to, co było pozytywne i może też starać się niwelować te rzeczy negatywne, o których tutaj rozmawialiśmy. Okej, jasne. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Przechodzimy dalej. Basia? Basiu, zapraszamy Cię. Tak, jestem. To Wojtek tutaj dużo powiedział w zakresie tego, co ja uważam, na co trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim teraz mamy spokojniejszy czas. Ja jestem z reguły osobą optymistyczną, ale w tym zakresie uważam, że będzie czekał nas kolejny kryzys na taką skalę niestety. Tak samo uważam, że niestety dużą część zasobów wykorzystaliśmy przy tym kryzysie. Dużo osób jest wypalonych, zmęczonych, więc gdyby to nastąpiło, jeśli stanie się coś w tym momencie na wschodzie Ukrainy, co znowu ruszy ludzi z powrotem, to nie będziemy mieć już takiej siły ponownie do pomagania, nie będzie takiego dużego zewu ludzi. Dlatego według mnie ten moment spokoju powinniśmy właśnie przeznaczyć na budowanie zasobów, na odbudowanie potencjału i społeczeństwa, organizacji, samorządów. I na tym powinniśmy się skupiać. I to w kwestii krótkoterminowej, tak choćby niektóre organizacje robią obozy wytchnieniowe dla wolontariuszy, czy w długoterminowej choćby edukacji w szkołach na temat pomagania innym, na temat wspierania innych, jak robić to świadomie, budować choćby
przeszkolenia naszą odporność psychiczną, jeśli pomagamy, jak robić to świadomie i nie szkodząc innym i sobie. Uważam, że to powinno być wciągnięte do codziennego życia ludzi, żeby móc przygotować się i dzięki tym umiejętnościom możemy też wykorzystywać w naszym normalnym życiu, a jeśli przyjdzie kolejny kryzys, i to nie musi być humanitarny, bo to może być nawet kryzys, jakaś katastrofa naturalna, możemy mieć powódź, to są umiejętności, które nawet w najmniejszej kryzysowej sytuacji mogą nam nawet jednostkom pomóc na nie reagować i być dzięki temu silniejszym później jako społeczeństwo do reagowania, więc ja dla mnie to jest najważniejsze. Ludzie są najważniejsi i dlatego zawsze będę podkreślać, że budowanie potencjału ludzkiego jako jednostki i społeczeństwa powinno być najważniejsze dla mnie. Okej, okay, dobra. To przechodzimy w takim układzie dalej. Ja bardzo nie lubię wywoływać następnych osób tak w ogóle. Mam wrażenie, że to brzmi strasznie sucho, że mówię, no dziękuję, idziemy dalej. No ale niestety tak działają debaty. A więc następna osoba, Kuba Bilski. Chociaż nie lubi się nazywać przedstawicielem grupy wolontariackiej, ale to niech będzie tak, tytułowany wolontariuszem na granicy, który tutaj dzisiaj z nami jest. Dobra. Jeszcze przed odpowiedzią na pytania, taki bardzo krótki komentarz do tego, co ty powiedziałaś, Julio, i w zasadzie za pierwszym razem i za drugim razem z dwoma rzeczami się pozwolę nie zgodzić. Nie zgadzam się z tym, że większość Polaków pomagała w tym kryzysie. Pomagało bardzo dużo ludzi, jestem aż zdziwiony z tym, ile osób pomagało, ale oczywiście nie pomagała większość Polaków. I nie zgadzam się z tym też, że ludzie chcą być bardziej moralni, chcą, żeby inni ich tak widzieli. Dobra, a teraz odpowiedź z tym, co można by zrobić lepiej, tak? Myślę, że lepiej powinno zadziałać państwo, wspierając we wsparciu samorządów, tak? Bo to naprawdę, panie burmistrzu, widać, że Przemyśl, ja nie wiem, jak w Hrubieszu był zorganizowany, byłem tam raz, ale nigdy tam nie pracowałem jako wolontariusz. Naprawdę widać, że Przemyśl fantastycznie działał, niezależnie od tego, ile miałem uwag negatywnych, kiedy byłem tam wolontariuszem. I boję się tylko, że o ile na przykład teraz spodziewam się, że co można zrobić lepiej, że w Przemyślu jesteście państwo, jakby spodziewacie się tego, że może być gorzej, tak? Macie jakieś pomysły na to, jak zareagować. Boję się, że w innych miejscach, gdzie to było zorganizowane dużo gorzej, że tam nie próbuje się nadal wyciągnąć z tego wniosków, tak? Ponieważ jakby tam było źle generalnie, po prostu od początku do końca. I też nie wiem, czy na przykład jest jakiś nacisk ze strony jakby władzy, tak, żeby te wnioski wyciągnąć tam, gdzie było źle, tak? To pan na pewno wie, czy ma pan takie zapytania, tak? Tudzież jakieś propozycje, tak? Ponieważ tak jak mówię, ja spodziewam się, że znowu, jeżeli będzie kolejny kryzys, to w Przemyślu to będzie dobrze zorganizowane, a w innych miejscach może nie być dobrze zorganizowane. Więc tak, myślę, że na pewno są potrzebne ogólnopolskie rozwiązania. Jeżeli chodzi o tę bazę danych, na przykład tu nie chodziło mi o samą rejestrację uchodźców, tak, ale o jakąś koordynację tych centrów w całej Polsce, na przykład tego kompletnie nie było, tak, czyli nie było wiadomo, gdzie tych ludzi wysyłać, tak, i znowuż tutaj winię przede wszystkim stronę, tak, nie samorządową, tylko rządową, która powinna samorządy skoordynować, tak, ponieważ na poziomie wolontariackim naprawdę się tego nie dało zrobić, żeby próbować, tak, pomagać w jakichś pojedynczych miejscach, a jednocześnie koordynować to, nie wiem, z Wrocławiem, z Warszawą, tak, niezależnie od tego, że jakieś pojedyncze takie działania były, tak, próbowaliśmy, nie wiem, tworzyć jakieś bazy danych, mikro, nie wiem, osób, które jakieś prace znajdowały dla ludzi, czy informacje, tak, że w tym mieście już nie wysyłajcie, tak, dostawaliśmy wiadomości na przykład od innych wolontariuszy, nie przysyłajcie do nas ludzi, nie mamy co z nimi zrobić, tak, jest pełny dworzec, gdzie przyjeżdżają autobusy, ci ludzie nie wiedzą, gdzie dalej iść, wszędzie, tylko nie do naszego miasta. No i wtedy staraliśmy się doradzać, tak, żeby wysyłać gdzie indziej. Więc na pewno warto byłoby, żeby powstały takie rozwiązania na poziomie ogólnopolskim, które by wsparły państwa samorządowców, tak, żebyście państwo nie mieli po pierwsze związanych rąk, tak, przepisami, a po drugie, żebyście mogli koordynować swoje działania ze samorządowcami, którzy nie są na granicy, z innych województw, z innych powiatów. Okej. Okay. I czy coś jeszcze?
Okej. Tą sferę w ogóle, tak może też dodam, działań pomocowych, właśnie ulepszania, te propozycje, one bardzo pokazują to, jak ta sytuacja była bezprecedensowa i nowa i jak bardzo trzeba było szybko stosować te rozwiązania i testować, bo właśnie nie mieliśmy wcześniej żadnych praktyk i celem tej debaty jest niejako stworzenie i być może zapoczątkowanie współpracy międzysektorowej. Nam Komapuj Pomoc bardzo na tym zależy, więc miejmy nadzieję, że to wydarzenie jest początkiem czegoś dobrego. Dobrze, ale przechodząc dalej tutaj do przedstawicieli miast. Pani burmistrz, zapraszam serdecznie do wypowiedzi 6 minutek. Proszę Państwa, jesteśmy półtora roku po wybuchu wojny i ja niestety powiem coś bardzo smutnego w tym wszystkim, albo właściwie bardzo niepokojącego, bo o ile byliśmy zajęci pomocą w pierwszych miesiącach w różnej skali, później troszeczkę mniej, punkty recepcyjne nadal funkcjonują, nadal tam koordynujemy kwestie pomocy dla swoich miast partnerskich i innych. To się wszystko dzieje oczywiście na mniejszą skalę. To jest też czas ostatnich miesięcy, gdzie powstają różne raporty, gdzie monitorujemy pewne kwestie, przekazujemy informacje, tworzą się różne zestawienia. Wszystko to oscyluje wokół różnych liczb i tak dalej, tonażu, liczby osób. Mnóstwo tego się dzieje. Natomiast powiem Państwu szczerze, że może będzie to ryzykowne to, co powiem, ale niestety tak myślę, że gdyby taka sytuacja nastąpiła, nie daj Boże, oczywiście w tym momencie jeszcze raz, to z perspektywy samorządu pewnie moglibyśmy tylko liczyć na zorganizowane konkretnie fundacje bądź inne stowarzyszenia, bo w zależności od tego, w którym miejscu kraju jesteśmy, bo to wypalenie ma różną skalę, a tu nie chodzi też tylko o wypalenie, niestety nastroje antyukraińskie w tym wypadku są też niestety coraz większe w tym zakresie. Chciałabym się bardzo pomylić, ale na wschodzie chciałam zaznaczyć, że jest to szczególnie widoczne i coraz bardziej widoczne. Naprawdę jesteśmy w przededniu obchodów o 80. rocznicy ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Wierzcie mi Państwo, że zupełnie to inaczej wygląda na zachodzie Polski przez postrzeganie tego tematu, a zupełnie inaczej tutaj u mnie blisko granicy. Więc chciałabym się bardzo pomylić, że gdyby, nie daj Boże, taka sytuacja miała miejsce jeszcze raz, to nie wiem, jak zareagowaliby mieszkańcy tej części kraju. Też tak myślałam wcześniej, zachowali się wspaniale, więc mam nadzieję, że chciałabym się mocno mylić. Ale dlaczego to też jest? Bo powstało na przestrzeni czasu wiele różnych przepisów, dających wiele uprawnień obywatelom Ukrainy. Obiektywnie rzecz ujmując, niektóre są dyskryminujące i stawiające w trudnej sytuacji naszych mieszkańców. Ja przepraszam, ale pytanie, musimy wrócić do pytania. Nie, i teraz zmierzam tylko do tego, dobra, że mam nadzieję, że to tak, jakby kontynuując to szybciutko, wracam, mówię to po to, żeby powiedzieć, że byłoby trudno z mieszkańcami, tak myślę, zorganizowane organizacje pozarządowe pewnie by nas wsparły, nie powstał na ten moment żaden system, który by nas... O co zresztą apelowaliśmy przez cały okres od samego początku wybuchu wojny? W konkretny sposób wszystkich nas zsynchronizował i to jest to właśnie, co powiedział pan Jakub. Dla mnie to jest najcenniejsze i z perspektywy samorządu uważam, że rozwiązałoby multum problemów. Nie mogę pojąć, że w dzisiejszej dobie, gdzie aplikacje robi się na nie wiem jakie rzeczy, no ja nie znam się na tym, tak? Jestem humanistką, w ogóle na aplikacjach się nie znam, poza tymi, którymi korzystam, że nie siadł ktoś i nie zrobił takiej aplikacji czy takiego programu, który dzisiaj połączyłby nas wszystkich legalnie z tym wszystkim problemem, który mamy, bo tego nie ma, chyba że coś się dzieje poza nami, ale my tego nie wiemy. Niestety obawiam się, że i to nie jest moje narzekanie, natomiast może trochę jest. Sfera rządowa myśli teraz o czym innym. O odbudowie, okej, to jest wszystko ważne. Ale nikt nas znowu nie sieciuje i nikt nas znowu nie zestawia legalnie w takim programie czy w takiej aplikacji. To załatwiłoby sprawę na podstawie naszych doświadczeń, naszych monitów, naszych wniosków. Państwa jako organizacji pozarządowych
naszych jako samorządów, bo co nam z raportów i liczb? Dzisiaj ja rano okazało się, że nocy, że wybuchła taki sam konflikt. Ja jestem znowu w proszku z ludźmi. Owszem, mam kilku, których opłacamy i organizują to cały czas, a nie jesteśmy dalej zsieciowani. I to jest mój główny postulat na to, że to powinno być poprawione bezwzględnie. I jak nie jestem zwolennikiem centralizacji w ogóle, to w tym wypadku ktoś musi jeden wziąć odpowiedzialność za to, a my wszyscy w tym zakresie, w tej choince, w tych kontaktach bezpiecznie powinniśmy funkcjonować. Na to trzeba czasu, ale uważam, że mówię, w dzisiejszej dobie zorganizowanie czegoś zaryzykuje twierdzenie, to tylko wsiąść, przysiąść, zlecić, zleca się różne rzeczy, pewnie to powinno kosztować, niech kosztuje, ale niech to nas zsieciuje, połączy i pozwoli nam bezpiecznie funkcjonować w sytuacji kryzysowej. Nie tylko mówimy o kryzysach ludzkich tutaj, czy uchodźczych w tym zakresie, bo tak jak to już wybrzmiało, mogą być różne. My wtedy byśmy wiedzieli, że wchodzimy do takiej bazy, dajemy od nas osoby odpowiedzialne za pewne rzeczy, organizacje, wiadomo, że są różne, odpowiedzialne organizacje, dobrze zorganizowane, wchodzą do tego systemu, też wtedy jest jakaś forma późniejszej odpowiedzialności. To jest to, co powinno powstać bezwzględnie na poziomie całej Polski i to jest mój główny postulat i mam nadzieję, że tak się stanie, chociaż nie widzę nic do tego. To ja tutaj tylko dodam, ponieważ my jesteśmy z takiej inicjatywy, więc ja się dlatego tak uśmiechałam, ponieważ tutaj sekundka, czy mnie słychać. My jesteśmy właśnie z takiej inicjatywy. My jesteśmy, zresztą tutaj te organizacje, które biorą udział w debacie, tak naprawdę zostały właśnie zaproszone, bo my jako Mapuj Pomoc mamy taką wiedzę. Sieciujemy ze sobą organizacje w ramach spotkań, które odbywamy co tydzień. Tematyka tych spotkań dotyczy różnych sfer pomocy humanitarnej. Na tych spotkaniach mamy prelegentów z organizacji pozarządowych. Czemu to są tylko organizacje pozarządowe? Bo do nich dotrzeć łatwiej, ponieważ wydaje mi się, że też my jako organizacja nie mieliśmy nigdy doświadczenia w współpracy z samorządami czy z rządem, więc dlatego łatwo było nam po prostu zapukać, nie wiem, do Stowarzyszenia Nigdy Więcej, powiedzieć, hej, przyjdźcie, zróbcie nam prelekcję o zjawisku przemocy wobec osób z Ukrainy. Albo przyjechać do Centrum w Szeginii i powiedzieć, hej, mamy naszą aplikację, chcielibyśmy ją przetestować. Wy jesteście super organizacją, która działała na granicy, więc wiecie, jak ta aplikacja może pomagać. I tutaj mogłabym naprawdę zacząć opowiadać o tym, że my właśnie naprawdę działamy na rzecz tego networkingu. Ja tutaj cały czas wspominałam, że ten networking jest częścią naszych spotkań, że moim celem osobistym jest to, aby te organizacje się znały z bardzo prostego powodu. Pomoc jakościowa musi być wszędzie taka sama, bo to daje szansę na integrację uchodźców na takim samym poziomie, bo dla mnie jest to niesprawiedliwe, żeby uchodźca, który ma pieniądze, troszkę więcej albo miał farta i przyjechał sobie do Warszawy, miał gorszą pomoc niż ten z mniejszej miejscowości. Bo tutaj właśnie pani burmistrz wspomniała pani, że im mniejsze miasto, tym mniej służb, tym mniej możliwości różnych właśnie podejmowania działań. My Mapuj chcemy właśnie w sektorze organizacji pozarządowych i też od pewnego czasu w ramach naszej kampanii w sektorze organizacji samorządowych i rządowych temu przeciwdziałać. I tak jak mówię, tutaj mogłabym po prostu zrobić referat, napisać 5 doktoratów na temat Mapuj, ale szanuję wasz czas i nie powinnam jako moderator robić tej uwagi, więc pani burmistrz, ja napiszę maila po tej, tak? Jedno zdanie, bardzo przepraszam. Ja szanuję właśnie to, co państwo robicie, bo wy się prędzej jesteście w stanie tutaj dogadać i to zrobicie, to powinno być jakimś składem, ale tu mówimy o pieniądzach, danych osobowych i tym wszystkim, co się za tym kryje, jeśli chodzi o przepisy funkcjonujące, bardzo mocno mega rozbudowane, to wiemy wszyscy. Dlatego to musi się zadać odgórnie, i dlatego ktoś to musi w system prawny wsadzić również i to jest absolutnie rola rządu w tym. Rządu, tak, oczywiście, ja
Ja z tym się zgadzam, oczywiście, że tak, ale to nie jest przedmiot naszej dyskusji, więc ja ewentualnie napiszę do maila, może zarówno do pana prezydenta, zastępcy prezydenta z Przemyśla, jak i do pani, żeby właśnie ten sektor właśnie współprac na poziomie lokalnym ugryźć, ponieważ możemy oczekiwać, że te zmiany się wprowadzą, no ale mamy tutaj rzeczywistość, która jest trudna i skomplikowana, więc nie chcę powiedzieć, że jest to rozwiązanie zastępcze, ale powiedzmy alternatywne, o, równoległe. Że... Raczej pomocowe bym powiedziała. Tak, pomocowe. W sytuacji, kiedy coś takiego odgórnie zaistnieje, bo mówię, tutaj pan Jakub dobrze napisał, ja się też z tym zgadzam, to musi być odgórnie, bo my znamy zasady funkcjonowania w delegowaniu różnego rodzaju, inaczej, jak nam się, na nas się nakłada pewne obowiązki, multum ich jest, dla nas to jest normalne, gorzej, czy nie wiem, no, więcej miejsc, coraz więcej tych zadań mamy, ale my to wszystko wykonujemy i potrafimy się w tym wszystkim obracać, znaczy, i funkcjonować jak od strony prawnej. Ale to musi się w tym wypadku, tak jak mówię, jak nie jestem zwolennikiem centralizacji, tak w tym wypadku to powinno absolutnie zaistnieć, bo to jest odpowiedzialność, pieniądze, dane osobowe i wszystko inne, co się za tym kryje. Ktoś to wszystko musi jednak spiąć, a my wykonamy te zadania i ja wierzę, że państwo też. Tylko ktoś się musi po prostu od góry zapomnieć. Okej, jasne. Kuba, ja widziałam twoje pytanie. Ja później na koniec się do niego ewentualnie odniosę. Znaczy pytanie, twoje stwierdzenie. Czy nie muszę? Jasne, nie. Jakby zdałam sobie sprawę, że to jest rozwiązanie na innym poziomie. Ja tak jak mówię, tutaj mogę ewentualnie się skontaktować, ponieważ mamy... fajną propozycję, właśnie rozwiązania o charakterze pomocowym. Ale to jest tyle ode mnie. Przechodzimy do pana tutaj zastępcy prezydenta miasta Przemyśl, pana Bogusława. Zapraszam serdecznie. Trudno nie zgodzić się z tym, co powiedziała pani burmistrz. Rzeczywiście delegowanie na nas kolejnych zadań w sytuacji, gdy pojawi się problem, może być trudne do osiągnięcia. Tu jest duża rola w tym momencie centralna, w tym momencie rządu do tego, aby po pierwsze, stworzyć dla nas procedury, które my otrzymamy jasną informację. Tak, zjeżdża mi 20 tysięcy ludzi, ja wiem, że dostanę 20 tysięcy posiłków, bo tak jak na tą chwilę jestem w stanie ogarnąć i tak jak codziennie te posiłki dostarczamy, tak, w różnej formie, suchej, i mokrej, i ciepłej, i jako prowiant na drogę, natomiast w momencie, kiedy nagle musiałbym stworzyć kilkanaście czy kilkadziesiąt ciepłych posiłków, ja nie mam skąd ich wziąć, biorąc pod uwagę procedurę, gdzie powinienem to wyłonić w przetargu albo w jakimś przynajmniej zapytaniu ofertowym. I to jest pierwsza rzecz, którą my jako samorządy, gdybyśmy dostali informację, tak, w momencie, kiedy pojawia się tak, robicie to, idziecie tu, czerpiecie z tego, dostajecie to. Dla nas to jest jasne. Tak jak wszyscy zauważyliśmy, ja wierzę, że organizacje by pomogły, ale nie w jednym dniu, tak? Organizacja też musi to zorganizować, organizacja też musi się spiąć, musi się pojawić. To jest kilka dni. A co przez te kilka dni, tak? Wypuszczamy ludzi głodnych, nie wpuszczamy ich. Tu jest duża rola rządu, żeby przygotować pewne procedury dla nas, tak? Żebyśmy jako samorząd nie zastanawiali się. My jako miasto wciąż utrzymujemy pomoc na pewnym minimalnym poziomie. Bo jeżeli dzisiaj mówimy o liczbach między 4 a 5 tysięcy w dwóch kierunkach przyjeżdżających do Przemyśla, no to jest jakaś tam pomoc, którą jest dużo mniejsza niż to, co mieliśmy do tej pory. To jest już inne osoby przyjeżdżające. Z tych 4-5 tysięcy mniej więcej około 100 potrzebuje jakiejś naszej realnej pomocy. Tak? Reszta jest na tyle zorganizowana, wie, gdzie się udaje, wie, co ma ze sobą zrobić. Ale w momencie, kiedy my mieliśmy jasny przekaz, i to też należy zmienić, że miasta przygraniczne, w ogóle województwa przygraniczne są tylko hubami przesiadkowymi, a my wiemy, że chociażby zajęcie się osobami niepełnosprawnymi powinno mieć też sformalizowany charakter, ja przyznam szczerze, wykorzystywałem do tego mój DPS. Po co miałem zrobić? Ja nie mam szpitala. Ja nie mam, miałem, możemy mnożyć tę sytuację. Ja miałem panią 94-letnią, która w piżamie wysiadła z Odessy na dworcu w Przemyślu, totalnie nie mającą świadomości, gdzie jest, i ja ją miałem wysłać dalszą drogę? No nie, no to jest nieludzkie. Więc my też potrzebowaliśmy, ja też potrzebuję, tak, na przyszłość wiedzieć, że jak ta osoba potrzebuje długotrwałej opieki, nie opieki medycznej, tak, że zawiozę do szpitala, ale długotrwałej opieki, to ja mogę skorzystać z takiej czy innej formuły, mogę wykorzystać ten czy to czy inne miejsce.
Dziś mówimy o tym, powiedziała o tym Basia, że mamy spokojniejszy czas. Nie do końca bym się z tym zgodził. Dzisiaj otrzymałem informację, że Lwów jest bardzo mocno przepełniony, jeśli chodzi o osoby z terenów zalanych przez tamę w Nowej Kachowce. I dzisiaj za chwilę będziemy mieli tych ludzi w Przemyślu, tak? Ludzi już znowu potrzebujących, tak? Którzy nie będziemy mieli, jak to czasami używa się w przestrzeni publicznej, turystów, bo tak czasami używa się określeń w stosunku do osób z Ukrainy. Nie, to już będą ludzie typowo uciekający przed tragedią. Często bez walizek, często bez jakiejś odzieży zapasowej. I co? Mamy powiedzieć, sorry, no my nie możemy was przenocować, tak? My mamy, przygotowaliśmy miejsca. Nawet jak już dziś nie działa Centrum Pomocy Humanitarnej w Tesco, to działa Centrum Pomocy Humanitarnej na Bilana. My stworzyliśmy i chcemy budować pewien potencjał pracowniczy, wykorzystując potencjał uchodźców. My stworzyliśmy takie miejsce długotrwałego pobytu, gdzie stworzyliśmy trochę na system niemiecki, że chcielibyśmy, żeby te osoby, a wiemy doskonale, bo to też badania pokazują, że 50% osób pozostających w Polsce to są osoby z wyższym wykształceniem. Dobrze przygotowane, może posiadające czasami braki językowe, ale z tej zachodniej Ukrainy, jeżeli ktoś się tu pojawia, to on ma dość dobrze opracowaną komunikację, także w języku quasi polskim. I my chcemy im dać szansę, tak? Pracujesz w Przemyślu, my ci dajemy za niewielką opłatą miejsce noclegowe na pół roku, dajemy ci miejsce w naszym przedszkolu, dajemy ci miejsce w naszej szkole. Przemyśl ma tą korzyść, że mamy szkołę z ukraińskim językiem nauczania. Dzisiaj obleganą bardzo mocno, ale to też jest jakaś możliwość, jakaś alternatywa. I po pół roku te osoby znajdują się na rynku pracy, jednocześnie są bardzo blisko granicy, więc bardzo szybko mogą się przemieścić do swoich domów, ale my wykorzystujemy ich potencjał w Przemyślu. Tak, to jest to coś, o czym myślimy, coś, co chcemy wykorzystywać, bo to daje nam te możliwości już w tym dramacie, który jest, tak, dramacie wojny, wykorzystać potencjał ludzki, który się do nas, u nas pojawia. No, przede wszystkim my potrzebujemy jasnych informacji, jasnych, klarownych działań, co mamy zrobić, gdyby się to pojawiło. Nie odrzucajmy, bo tak jak mówiliśmy przez wielokrotnie, że wojny nie będzie, tak, że może wojna będzie tylko Donieck, tylko Ługańsk, tamte tereny i nagle z dnia na dzień wybucha nam wojna pełnoskalowa. Nie odrzucajmy dzisiaj możliwości tego, że ta wojna się rozniesie. Chociażby też te rzecz, o której się nie mówiło albo mówiło się niewiele, tak? Rocznica 24 lutego tego roku, że miał ruszyć front białoruski, który miał odciąć zupełnie zachodnią Ukrainę od Europy. I wyobraźmy sobie, że rusza front białoruski, no to wszyscy z zachodniej Ukrainy tak uciekają do Polski. Więc to, że dzisiaj mamy troszkę taki luźniejszy czas, on rzeczywiście nie jest taki jak ten czas, kiedy ta wojna wybuchała, ale to nie jest czas, żebyśmy przespali go. To jest czas, żebyśmy przeanalizowali także w systemie i sferze rządowej, jak tą pomoc chcemy realizować. Chętnie podzielimy się informacjami. My ich nie zatrzymujemy dla siebie. My powiemy, co trzeba zrobić. To nie jest tak, że my zawłaszczamy sobie to, że to samorządy mają to organizować. Nie, broń Boże, tak? Samorządy mają co robić. Natomiast w momencie, kiedy nie ma realnie, nie wiemy kto, a spada to na rolę samorządów, tak, my tą rękawicę podejmujemy i podejmiemy ją kolejny raz. Nikt nie powie, że nagle schowamy głowę w piasek i powiemy, sorry, to nie nasza wojna. No nie, jesteśmy gotowi na to i choć wolelibyśmy, żeby to nie nastało. Natomiast trzeba mieć też jedną świadomość, nawet jak wojna się zakończy, nawet jak formalne działania zbrojne się zakończą, ruch uchodźczy się wcale nie zakończy. To wcale nie będzie tak, że nagle nie wiem, podpisywany jest pakt pokojowy, nieważne jaki on będzie, tak, że mamy nagle rozwiązany kryzys. Nie. Trzeba pamiętać, że kilkanaście milionów ludzi straciło swoje domy. Oni gdzieś organizują się na zachodniej Ukrainie, oni gdzieś funkcjonują, ale mimo wszystko ten ruch się odbywa, tak, i to jest ten ruch, który też należy dobrze kontrolować, żeby dawać też jakiś obraz sytuacji, bo czasami, to pani burmistrz o tym powiedziała, tak, my mieliśmy duży problem z narodowością romską, która trafiała do Przemyśla. To już się troszkę skończyło, jest troszkę tego mniej. Ale to była rzecz, która no bardzo mocno też wywoływała oddźwięki społeczne. Tak? To nie jest to, że miasto stało się ksenofobiczne wobec tych ludzi. Nie, broń Boże, tylko to nam ograniczało możliwość funkcjonowania. Nagle mieliśmy żebractwo na ulicach, mieliśmy żebractwo w sklepach, mieliśmy wymuszanie pieniędzy w ogródkach ludzi siedzących i oczekiwania od miasta, że my coś z tym zrobimy, tak? Czyli co, nie mamy ich
Już kończę. Mamy ich nie wpuścić? Nie, wpuściliśmy, tak? Próbowaliśmy to organizować. No, pozornie, tak? Wydaje się, no nie mamy dużo ludzi przyjeżdżających, ale pojawia się nagle właśnie taki problem, tak? Który też należy rozwiązać. Okej, okay. Bardzo dziękuję. I teraz jest moment, w którym przechodzimy do pytań. I tutaj mamy jedno od Anny Romanko. Anna Romanko proponuje wspólny list burmistrzów i prezydentów miast do rządu o stworzenie takiego systemu na zaś, więc rozumiem, że to jest w kontekście właśnie tego, że samorządy mają o wiele bardziej związane ręce niż organizacje pozarządowe, ponieważ no, administracja publiczna działa na podstawie i w granicach prawa i jeżeli nie ma odpowiedniego prawa, to rzeczy nie zostaną przeskoczone, więc zdaję sobie sprawę, że to tak wygląda. I jak tutaj przedstawiciele miast, jak odniesiecie się do tej propozycji? Czy były one już tworzone, takie listy, czy no, ten kontakt wydaje się, że cały czas jest? Tutaj proszę o komentarz. Może pani Marta najpierw. Być może, bo nie wiem, istnieje jakieś forum, może pan prezydent będzie wiedział, ja akurat tego nie wiem. Być może istnieje jakieś takie forum burmistrzów, prezydentów, czy też osób reprezentujących rząd, które tworzy cokolwiek w tym zakresie. Ja nie mam takiej wiedzy, inaczej moja wiedza na dzień dzisiejszy mówi, że czegoś takiego nie ma. Po to, żeby ewentualnie zbierać takie wnioski, czy też jakieś informacje, które w perspektywie czasu mogłyby zadziałać. Nie wiem, może jest, ale według mnie nie funkcjonuje, albo inaczej może jesteśmy pominięci, to nie wiem tego po prostu, tak? Bo być może rozmawia się z innymi miastami w jakiś tam sposób, a ja tego nie wiem. Dlatego, żeby była jasność, tak? Przecież wydaje mi się, że te miasta przygraniczne chyba najwięcej w tym zakresie miałyby do powiedzenia, nieskromnie rzecz ujmując. Może coś takiego jest, ja mówię za Grubieszów, jakby nie jesteśmy uczestnikiem czegoś takiego. Owszem, funkcjonują takie spotkania z polskiego, muszę sobie przypomnieć, przepraszam, bodajże albo z Polskiego Czerwonego Krzyża, z PCK-u albo z innej organizacji, która gdzieś tam współpracuje z wojewodą na tym poziomie, zbiera jakieś wnioski w tym zakresie. Natomiast to nie jest jakby odgórne działanie rządowe w żaden sposób, tylko to jest jedna z takich inicjatyw, o której słyszę, że państwo działacie. My tam ewentualnie przekazujemy swoje informacje. Ale tak jak mówię, być może to jest, my nie w tym nie uczestniczymy, nikt nas o to nie prosił i nie pytał nas o wnioski konkretne w tym zakresie. Tu jest takie też drugie pytanie, które się pojawiło, czy jakieś, przepraszam, może wyjdę w rolę moderatora, ale chciałabym od razu ze swojej strony. Nie, proszę, proszę. Sytuacja wygląda tak, że my punkty recepcyjne nadal mamy finansowane w bardzo okrojonym kwotach. Tutaj też pan prezydent o tym powiedział. Nam ten budżet systematycznie co miesiąc w perspektywie poprzednich miesięcy był ścinany mocno, więc zarówno od strony osób zajmujących się punktami, czy w ogóle wydatków na wszystko inne, to było ścinane i jest ścinane z tej ta dotacja. Wszystko, co tutaj się dzieje z perspektywy samorządu, a co przekracza pewne pułapy finansowe, musi się odbywać na zasadzie konkretnego na przykład zapytania, jeżeli to przekracza pewne kwoty. Owszem, my możemy sobie z tych pieniędzy dotacyjnych na funkcjonowanie punktu recepcyjnego, to są pieniądze przekazywane przez rząd dla gminy i z tego finansujemy utrzymanie punktu recepcyjnego, zakupy żywności, wprowadzanie ścieków, opłaty za wodę, prąd i to wszystko, co jest związane z prowadzeniem punktu. Tak przynajmniej to u mnie wygląda. I mamy pewne pułapy finansowe odgórne, z których funkcjonujemy. Do pewnych kwot możemy te rzeczy zakupywać bez przetargu czy bez konkursu ofert. To jest wystarczające na te potrzeby, które są w tym momencie, czyli stan na przykład w Grubieszowie dzisiaj jest 15 osób, jutro jest 20, pojutrze może być 50 albo 3 dni temu było 50, bo sytuacja wygląda tak, że albo te osoby dzisiaj przyjeżdżają małymi grupkami
sami się organizując, albo też sami się organizując po stronie Ukrainy autobusami. Wtedy mamy, że tak powiem, taki większy rzut, przepraszam za określenie, liczebny osób, bo tam po stronie ukraińskiej ileś tam autobusów się zorganizowało i przywiozło do nas ludzi. Nam się pokończyły już zapasy, jeśli chodzi o kwestie różnego rodzaju środków higienicznych czy też spożywczych, więc już teraz tylko i wyłącznie bazujemy na tych pieniądzach dotacyjnych i tylko te pieniądze w tym momencie wydajemy. Gdyby była taka sytuacja, że nagle trzeba było zrobić czegoś więcej i kupić naprawdę za większą ilość, no to nie mamy takiej możliwości, żeby sobie po prostu te pieniądze wydatkować jednorazowo w większych sumach. Ja nie wiem, czy tutaj dobrze odpowiedziałam na to pytanie. Punkty recepcyjne i sprawy związane z obywatelami Ukrainy w tym zakresie finansujemy my tylko i wyłącznie ze środków przekazanych przez wojewodów, czyli ze środków rządowych. To, co się dzieje w przestrzeni miasta, różnego rodzaju organizacja czasu dla obywateli Ukrainy, dla dzieci, czy to, co tam się dzieje związanego z takim szeroko pojętym takim włączeniem społecznym, to są pieniądze, które realizujemy na terenie miasta przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i różnymi projektami, które udało się, powiedzmy, na które udało się pozyskać finansowanie. Oczywiście mówię tu o świecie, bo wiadomo, że dzieci w szkołach czy przedszkolach to tam jest jeszcze inna kwestia. Jeżeli ja nie odpowiedziałam wprost i ktoś tego jeszcze nie zrozumiał, może nie do końca w pełni, no to bardzo proszę uszczegółowie, ale bo nam się czasami wydaje, że my mówimy prosto w pewnych kwestiach, osadzając to w naszych realiach samorządowych. Natomiast no, druga strona może nie do końca pewne kwestie zrozumieć, więc jeżeli nie do końca precyzyjnie, to bardzo proszę o szczegółowe pytanie. Szeroko rozumiane kwestie prawa administracyjnego, w sensie szeroko rozumiane prawo administracyjne jest bardzo trudną gałęzią prawa, więc myślę, że jak najbardziej tutaj język prosty był konieczny, ale myślę, że pani odpowiedziała, myślę, że Ani właśnie o to chodziło. Z racji tego, że samorządy raczej działają tak samo w Polsce, jakby bez zależności od samorządu, jeżeli chodzi o podstawy prawne, no to panie Bogusławie, ma pan coś do dodania tutaj? Może tak, ja rzeczywiście zgadzam się z tym, co powiedziała pani burmistrz. Nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje. No, zakładam, że nie przespano tego czasu, tak? I wyciągnięto wnioski i te wszystkie postulaty, które gdzieś kiedyś zgłaszaliśmy, o tym mówiliśmy, także w przestrzeni publicznej, one zostały wzięte pod uwagę. Ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Ona może trochę mniej dotyczy uchodźców, ale dotyczy bardzo mocno terenów przygranicznych, to jest utrata społeczno-gospodarczego znaczenia tych miejsc. Niedawno spotykaliśmy się zresztą z panią burmistrz w Chełmie i tam widzieliśmy się z panem premierem i prosiliśmy wręcz o to stworzenie systemu ochrony dla nas, bo my świetnie, ja to podałem na prostym przykładzie, Przemyśl jako trochę miasto turystyczne, w tamtym roku poziom turystyki to jest na poziomie 50% rok do roku, tak? Czyli do drugiego roku pandemii, więc możemy mówić o jakimś poziomie 1/4. To jest dla nas też problem. To jest dla nas problem jako terenów przygranicznych, że my tracimy zupełnie znaczenie społeczno-gospodarcze. My tracimy inwestorów, bo inwestorzy boją się tutaj przyjeżdżać. My tracimy turystów, bo oni się też boją tutaj przyjeżdżać. Tak, troszkę skorzystaliśmy na ruchu uchodźczym, trochę skorzystaliśmy na organizacjach międzynarodowych, ale w tym roku jest ich dużo mniej albo ich w ogóle nie ma. Więc to jest też problem nasz, tak? My się cieszymy z tej reklamy, którą miał Przemyśl, ale z drugiej strony na tym panelu wtedy, kiedy rozmawialiśmy, zadałem sobie pytanie, czy ja bardziej cieszę się z tej reklamy, czy ta wojna Przemyślowi pomogła, czy zaszkodziła? I wtedy wyprowadziłem tezę, że jednak zaszkodziła, bo my z jakiś czas, pewnie za 3, 4, 5 lat będziemy korzystać z tego potencjału reklamowego, który się przetoczył przez Polskę i świat, ale na tą chwilę tracimy. Ja też podałem taki prosty przykład, dlaczego. No, kolejny raz nam się zdarzyło niedawno z panem prezydentem, że zadano nam pytanie w Polsce, tak? Czy jak są naloty na Ukrainie, to czy my się chowamy w Przemyślu? Tak? Czy my chodzimy w hełmach, czy chodzimy w kamizelkach kuloodpornych? Tak, to kogoś, tak, to może być śmieszne, natomiast to są realne rzeczy, które ludzie biorą pod uwagę. Tak, że Przemyśl jest niebezpieczny, tak? No bo jest 12 kilometrów Kubieszów jeszcze bliżej do granicy. Czyli my tak naprawdę, jest tam na tyle niebezpiecznie, że my wszyscy, jak jest alarm, to siedzimy w schronach. No, to jest to oddziaływanie, o którym mówimy, dlaczego powinniśmy mówić o pewnych rzeczach, dlaczego powinniśmy mówić jednocześnie też wskazując
na potencjał miasta, ale z drugiej strony mówiąc o tym poziomie bezpieczeństwa. Jest taki baner, który wisi w Przemyślu, mówił o tym ambasador Brzeziński, tak? Taki baner, na którym jest napisane, tutaj jesteście bezpieczni. Za mało mówi się o tym, że w terenach przygranicznych wszyscy są bezpieczni. My na tym tracimy, my tracimy na tym bardzo mocno. To jest już w naszych budżetach zauważalne. I to jest też kolejny postulat do rządu, tak, że nie tylko stworzenie systemu wsparcia, gdyby się pojawił ten kryzys, ale stworzenie także systemu pomocowego dzisiaj dla terenów przygranicznych. To jest szalenie ważne, o tym musimy głośno mówić i liczymy na to, że w końcu ktoś ten głos usłyszy, tak, i nam pomoże. Okej. Tutaj kwestia właśnie utraty jakiejś ze strony miasta bardzo myślę, że tutaj wszystkich zaskoczyły, ponieważ jest to właśnie jeden z takich przykładów długoterminowych skutków tej wojny. I tutaj to pytanie, czy Przemyśl stracił, gdzie myślę, że to niesprawiedliwe byłoby, gdyby jedno z miast, które naprawdę bardzo dużo niosło pomocy, na koniec by straciło o wiele więcej. Także bardzo dziękuję tutaj za tą wypowiedź. Przynajmniej dla mnie była ona bardzo otwierająca oczy. To tak. Przeszliśmy przez te dwa pytania, które myślę, że i tak zostały poruszone w pełni, że tutaj jednak wiele kwestii można by było pisać jakieś następne książki na ten temat albo prowadzić jeszcze o wiele dłuższe rozmowy, ale musimy się zbliżać tutaj do końca naszej debaty, do podsumowania i teraz spróbuję podsumować to wszystko, co tutaj zostało powiedziane. Postaram się to zrobić jak najkrócej, chociaż napisałam dwie kartki A4 w Wordzie podczas przysłuchiwania się Was, co pokazuje tylko skalę tego problemu. Więc przysłuchując się Was, po pierwsze jakby zetknęły się tutaj dwa światy, właśnie świat samorządowy i świat organizacji pozarządowych. Świat samorządowy, który musi działać na podstawie i w granicach prawa oraz świat pozarządowy, który musi działać na podstawie i w granicach prawa, ale troszkę innych. Tutaj było mówione o tych rodzajach odpowiedzialności. Ja tutaj chciałam też dodać od siebie, że wy jako funkcjonariusze publiczni podchodzicie także zapewne pod odpowiedzialność dyscyplinarną, która na was prywatnie, nie życzę oczywiście tego tutaj, jeżeli chodzi o przedstawicieli miasta, wpływa na was, jeżeli by pojawiły się tutaj jakieś konsekwencje dyscyplinarne, to wpływa to na was i na to, jak wy żyjecie swoim prywatnym, pozapracowym życiem. Więc tutaj jest właśnie ten jeden świat. Drugi świat to jest świat organizacji pozarządowych, gdzie ta odpowiedzialność troszkę inaczej się kształtuje, ale takimi też poważnymi granicami są pewne granice związane z grantami, z tym, aby ta długotrwałość tych projektów, zwłaszcza tych, które naprawdę niosą wymierzalną pomoc, ta długotrwałość była zachowana, ponieważ nie ma nic gorszego niż nagłe zakończenie dobrego projektu, który niósł pomoc i zostawienie uchodźców, czy też w ogóle jakichkolwiek typów beneficjentów pomocy bez właśnie tego koniecznego wsparcia. Tutaj poruszyliśmy kwestię problemu niezorganizowanych wolontariuszy. Ja sama pamiętam, jak były apele, aby oni nie pojawiali się na granicy. Braku środków wykonawczych, tego braku też koordynacji na poziomie organizacji dużych i organizacji małych. I też tego, że tutaj jak pan zastępca prezydenta wspomniał, nie było żadnych środków wykonawczych, aby właśnie tych wolontariuszy zmotywować do pracy, zmotywować do pracy, która nie byłaby chaotyczna i nie wprowadzałaby niepotrzebnego zamieszania, ponieważ nie ma było tej stosunku umowy o pracę, nie było pracodawcy, który mógłby na podstawie prawa czegoś wymagać, a samorządy muszą działać na podstawie i w granicach prawa. Inne rzeczy po stronie samorządów to brak pieniędzy. Myślę, że to też można spokojnie do sektora organizacji pozarządowych wrzucić. I brak interpretacji odgórnych, przez co właśnie to poruszanie się i każde działanie musiało być przemyślane, ponieważ mogło po prostu dojść do jakby spowodowania konsekwencji o charakterze prawnym, które po pierwsze spowodowałyby tragedie osobiste,
która byłaby w tym wymiarze najważniejsza, a po drugie też to, że ta pomoc nie mogłaby być niesiona, ponieważ to postępowanie dyscyplinarne, czy też w ogóle po prostu ta abstencja z tego powodu mogłaby spowodować, że ta pomoc nie docierałaby dalej. Tutaj też została poruszona kwestia ochrony danych osobowych i zakładam, że jeżeli chodzi o kwestie związane z RODO, właśnie z rejestrowaniem tych uchodźców, tych osób, które im pomagały, po stronie samorządów te procedury, jeżeli się mylę, to proszę powiedzieć, były inne i przez to, w jakim podmiotem jest samorząd, trudno było to wszystko jakoś ze sobą połączyć i aby to było szybkie działanie. Tutaj były jakieś jakby bariery czasowe, o, że tak powiem. I tutaj będziemy przechodzić dalej. Też padło ze strony samorządów taka świadomość, że właśnie jest z jednej strony miasto, a z drugiej strony ten hub humanitarny, że te dwie role, one jakby te dwa interesy właśnie mieszkańców i tych uchodźców, one w wielu miejscach się wykluczały, a miasto nie przestało być włodarzem. I tutaj padło stwierdzenie, że nawet jeżeli KPA zmieniłoby swoje zasady, to myślę, że nawet jeżeli można byłoby te terminy wydłużyć, to nie byłoby to do końca sprawiedliwe względem mieszkańców, którzy jednak mają prawo mieszkać w swoim mieście, jest to ich miasto, jest to ich przestrzeń, a uchodźcy w tym wszystkim byli tutaj tymczasowo, tak? Więc tak to wygląda. Przechodząc dalej, tutaj ruch pieszy na granicy, że to było dobrze skoordynowana rzecz, wsparcie różnego typu służb, czy to Straży Granicznej, czy to policji. Tutaj też wydaje mi się, że te problemy ogólnie i komplikacje można było podzielić na te zależne od nas i te niezależne, przy czym tak naprawdę te zależne od nas, czyli na które mogliśmy jakoś wpłynąć i tak jakby nie mogły być idealnie przygotowane, bo wcześniej ta sytuacja jest bezprecedensowa, więc wcześniej nie było żadnych praktyk. Doszliśmy też do kwestii, że zryw ludzki to nie jest sposób na długoterminową pomoc i że te zasoby, o których tutaj wspominała Basia, one zostały wytracone i że je trzeba odnawiać, tak? Trzeba tutaj ideę wolontariatu gloryfikować, chociaż to może złe słowo, po prostu propagować, że jest to coś dobrego, że można pomóc i po prostu w ogóle robić fajne też rzeczy, które nas rozwijają w tym sensie. Tutaj kwestie też związane z ruchem pieszych. Też właśnie to, że sami uchodźcy ruszali się w sposób, który nie był do ogarnięcia projektowo i że mógł przyjść uchodźca, który jakby nie było tego takiego, wiecie, ruchu na zasadzie przychodzi uchodźca, idziemy dalej, przychodzi uchodźca, idziemy dalej, tylko oni wracali, mieli jakieś skomplikowane problemy bardziej, musieli zostać dłużej w mieście, co właśnie powodowało brak tej przepustowości miasta. I co było też następnym problemem, ponieważ mieliśmy taki korek i nagle dużo ludzi znajdowało się w jednym miejscu i te moce przerobowe, te 1200 wolontariuszy, tak jak tutaj pan zastępca prezydenta wspomniał, mogło być niewystarczające, że ta przepustowość była ważna, żeby dziennie było powiedzmy przykładowo 300 uchodźców do pomocy zamiast 3000, chociaż to są bardzo przykładowe liczby, bo tutaj razy 10, że tak powiem. Tutaj sam koncept granicy i właśnie też wielu innych kwestii, gdzie są przepisy, ale te przepisy nie miały po pierwsze możliwości, ponieważ nowelizacja prawa tak nie wygląda, jestem prawniczką, więc myślę, że coś wiem na ten temat. Nowelizacja prawa to jest proces, który przez to, że jest ważny społecznie, on musi trwać jakiś czas, tak? Są tutaj różne etapy wprowadzania nowelizacji i tak dalej. I w takiej sytuacji nie można było tego zrobić szybciej. A tak jak mówię, trzeba było wszystko jakby prowadzić na podstawie prawa i w jego granicach. Więc tutaj ta nieprzepustowość granicy, że po prostu można sobie przez nią przejść jak się chce i kiedy się podoba,
to też wpływało na rodzaj pomocy, tak? Tutaj była wspomniana niepewność, że ta potrzeba nagle się zmieniła i że my nie byliśmy na miejscu, tam po stronie ukraińskiej, czy też ze strony ukraińskiej po stronie polskiej, dlatego po prostu na tyle szybko, żeby to złapać, że jednak ta potrzeba się zmienia. I co w sytuacji, jeżeli musielibyśmy wrócić na granicę, na jakby przeciwstawną stronę granicy i kolejny czas marnować, a czas był kluczowy w tym wszystkim. Przechodząc już do tych bardziej ogólnych wniosków, to jest tak myślę takim zwieńczeniem tego wszystkiego, że te wszystkie komplikacje, które tutaj wspominaliśmy, jeszcze nie. Tutaj przepraszam, koleżanka chciała wejść. Te wszystkie komplikacje, o których wspomnieliśmy, brały się z tego, że nie było odpowiednich procedur. Tych procedur nie mogło być. Ze względu na to, że po prostu jest to pierwsza sytuacja tego typu w historii nowożytnej Polski, myślę, i myślę, że w ogóle też w historii Polski, ale to nieważne, po prostu w historii Polski. I teraz jest ten czas na to, aby te procedury wprowadzać. I mogłabym naprawdę tutaj przeczytać wam te dwie strony Worda, ale powiem szczerze, że nie widzę tego, nie widzę dalszego sensu robienia tego, bo i tak wyszliśmy bardzo mocno za czas naszej debaty. Więc bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj tu się spotkaliśmy. Bardzo bym chciała osobiście, aby podobne debaty, dyskusje i tak dalej mogły się odbywać częściej, ponieważ ja mam osobiście wrażenie, że bardzo poznałam perspektywę samorządów, sama jako przedstawicielka organizacji pozarządowej i mam nadzieję, że w przyszłości takie coś by się jeszcze udało. I mam nadzieję, że organizacje, które tutaj działały na terenach przygranicznych, będą w stanie skontaktować się z samorządami, że teraz widzą, że jest ta otwartość, ale też samorządy, chociaż do tej pory były otwarte na oczywiście współpracę z organizacjami pozarządowymi, też pozostaną właśnie takie otwarte, że my chcemy sobie tutaj wszyscy pomagać. Więc to już jest koniec naszej debaty. Jeżeli ktoś chce coś dodać na koniec od siebie, to jest te dwie minutki. No to ja też bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłem wziąć udział w tej debacie Zamienia Nigdy Więcej, no i też z jakiejś tam innej perspektywy coś od nas dodać. No i ze swojej strony oczywiście zachęcam, jeśli komuś są bliskie te nasze wartości, to proszę się z nami też skontaktować, bo też na zasadzie współpracy wolontariackiej jak najbardziej jesteśmy otwarci i tutaj za chwilę wrzucę link może do naszej strony i można się z nami kontaktować i działać z nami w tym zakresie właśnie przeciwdziałania rasizmowi. Okej, okay, dobra. Fajnie, że ktoś jeszcze dodał coś od siebie. Słuchajcie. Ja też mogę? Tak, tak, jasne. Jedną tylko uwagę. Ja jestem bardzo wdzięczna, że mamy w sobie takie rozróżnienie między organizacją i samorządem, bo ja z częścią rzeczy mogłabym się mocno nie zgodzić, ale nie ma na to czasu, żeby o tym dyskutować, ale właśnie to bardzo doceniam, ten różne podejście i różne nasze doświadczenie w tym wszystkim i tak to różnie wyglądało, bo dla mnie to pokazuje, jak bardzo jest ważne to, żebyśmy mieli różne jednostki do działania, nie tylko same organizacje, nie tylko same samorządy, nie tylko sam rząd, tylko to, że każdy z nas ma wnosić coś innego, pomaga w inny sposób, ma inne możliwości i dzięki temu możemy się dopełniać w tych naszych działaniach. I bardzo wam za to dziękuję. Okej. Ja też podziękuję w takim razie. Ja przede wszystkim dwóm osobom, które tu są, chciałem podziękować, panu Bogusławowi i pani i Basi, tak, którzy świetnie zorganizowali pomoc tam na miejscu i mam nadzieję, że wezmą inni większe jakieś organizacje, przykład z Folkowiska i że wezmą inne samorządy, tutaj nie mówię o Hrubieszowie, bo nie wiem, ale mam doświadczenia z innymi miejscami, gdzie ta pomoc była bardzo źle zorganizowana, wezmą przykład z Przemyśla, tudzież że rząd jednak, jeżeli taka sytuacja, oby się tak nie stało, na granicy się pogorszy, że jednak tym razem udzieli państwu większego wsparcia, tak? Bo było widać, że wiele, wiele działań nie mogliście państwo właśnie z tego powodu podejmować, tak?
Okej, myślę, że wszyscy mamy dosyć podobne podsumowania końcowe, właśnie te... Czy ja też mogę jeszcze dodać coś? Dobrze, jasne, to niech każdy powie już coś od siebie. Nie chciałam was przedłużać, ale jak chcecie, to proszę bardzo, ta przestrzeń jest wasza. To tylko króciutko, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Mapuj Pomoc za zorganizowanie, ponieważ po raz kolejny okazuje się, że to wymiana informacji, to co działało bardzo dobrze i było bardzo potrzebne na granicy i teraz też jest bardzo potrzebne, jakby dużo ciekawych rzeczy, innych perspektyw się dowiedziałem i mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo takich okazji, żeby taką wiedzą i doświadczeniem się podzielić. Dobrze, to żeby już było, że wszyscy się wypowiedzą, zapraszam pana Bogusława. Ja byłem zawsze ostatni, oddam głos pani burmistrz. Dobrze, no to pani burmistrz, proszę. Ja tylko króciutko chciałam podziękować, ale też chciałabym powiedzieć, że myślę, że naszym wspólnym wnioskiem też z tego dzisiejszego spotkania będzie zawsze to, że no kwestia rozmów i zrozumienia na wszystkich szczeblach i w wszystkich sytuacjach jest sprawą kluczową, bo tylko jak będziemy się rozumieli wzajemnie i słuchali się wzajemnie w tym, co mamy do powiedzenia w zakresie różnych działań, nawet jeśli nie tylko kryzysowych, ale przede wszystkim tutaj o tym rozmawiamy, to z każdej sytuacji da się znaleźć, tylko trzeba ten wzajemny szacunek i zrozumienie okazywać, nie patrzeć przez pryzmat urzędasa na nas, czy też na naszych współpracowników, a z drugiej strony urzędasy w jakiś tam sposób nie będą patrzeć na aktywistów jako, przepraszam, że tak powiem, mam nadzieję, że państwo się nie obrażą w tym zakresie, na, nie chcę powiedzieć lekko duchu w tym sensie, tylko mam nadzieję, że państwo dobrze zrozumiecie, z jaką większą swobodą działalności w tych przestrzeniach, w których państwo działacie. Mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumieliście w tym zakresie, czyli słuchanie wzajemne i rozumienie tego, w jakich przestrzeniach funkcjonujemy i w czym działamy i co możemy, a co nie możemy. Taki tylko mój wniosek na koniec. Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo chętnie cieszę się, że mogłam wytłumaczyć niejako, być może, nie wiem, czy to zostało tak zrozumiane, pewne kwestie, które tutaj padły ze strony funkcjonowania nas jako samorządów, tak? Chociaż wiadomo, że to była tylko kropla w morzu tego wszystkiego, co się działo. Dziękuję państwu bardzo za możliwość wzięcia udziału. Zapraszam serdecznie do Chlubieszowa, korzystając z okazji. Bezpiecznego Chlubieszowa. Ja również dziękuję za zaproszenie. Też cieszę się, że mógł wybrzmieć ten głos samorządu, tak? Bo czasami rzeczywiście gdzieś tam rodziły się pewne problemy w relacjach, tak? Gdzieś rodziły się pewne inne oczekiwania, inne realia. Cieszę się, że dzisiaj mogliśmy jako samorządy jednocześnie posłuchać głosu organizacji, a jednocześnie móc wyrazić to, jak to z naszej perspektywy wyglądało. Jakby jeszcze raz chciałem podkreślić, że tu nie było nigdy złej woli, tak? Wszystkim, zarówno wam, jak i nam przyświecał jeden cel, pomóc ludziom. Czasami rzeczywiście rozjeżdżały nam się wizje tej pomocy. Natomiast trzeba pamiętać, że zawsze najważniejszy jest człowiek i najważniejszy był ten cel. Ja myślę, że nauczeni tym doświadczeniem dzisiaj będziemy umieli inaczej współpracować, tak? Abyśmy nie musieli. Natomiast jeżeli ta współpraca się pojawi, to też ta wiedza, którą mamy, te doświadczenia, które posiadamy, będą dla nas korzystne, tak? We wzajemnym pojmowaniu swoich oczekiwań i swoich możliwości. Jeszcze raz dziękuję i wierzę, że tymi doświadczeniami będziemy mogli się jeszcze nieraz podzielić. Okej, okay, super, że każdy zabrał głos na koniec. Bardzo się cieszę, że podobało się wam, że mogliśmy się tutaj spotkać i porozmawiać w to wtorkowe popołudnie. Życzę wam dobrego tygodnia i dobrego weekendu i mam nadzieję, że do usłyszenia. Trzymajcie się i tam cieplutko i bądźcie bezpieczni.